Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy. Witam tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Na cebulę na torcie odcinek podwójny z ostatnich dwóch tygodni, no bo była majówka i nie nagraliśmy tydzień temu. Aczkolwiek kolega piknik próbował nagrać sam, ale zrezygnował później. Mogę powiedzieć, że nagrałem, tylko że generalnie wyszło to troszeczkę nudno, bo mówiłem sam do mikrofonu. Ja chylę czoła przed ludźmi, którzy sami potrafią prowadzić podcast w sposób ciekawy. Ja bym tego nie potrafił. Tak, okazało się to trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Na początek dziękujemy jeszcze wszystkim nowym patronom, którzy się w ostatnim czasie pojawili, a także szczególnie patronowi Jarkowi Józefowskiemu, który wsparł nas kwotą aż 100 zł miesięcznie. Przypominamy, że można nas wspierać na serwisie Patronite, żeby ten podcast się rozwijał, a za wsparcie 50 zł lub więcej jesteście wspominani w najbliższych cebulkach na torcie, a za wsparcie, jeżeli dobrze pamiętam, 30 zł dołączacie do grupy patronackiej na Facebooku. To jeszcze słowo wyjaśnienia, bo wiem, że niektórzy mają jakiś problem z dołączeniem do tej grupy. Ja wysyłam zaproszenia na adresy mailowe, które podajecie na serwisie Patronite. Jeżeli to z jakiegoś powodu nie działa, albo nie dostaniecie tego linka, bo nie umiem stwierdzić, czy on działa, to Facebook ma jakoby wysyłać, to po prostu piszcie do nas i podsyłajcie linki do swoich kont na Facebooku i wtedy te konta mogę dodawać i to wtedy działa na pewno. No ale dobra, przechodzimy do rzeczy, bo mamy dwutygodniowy odcinek, więc to będzie trochę dłuższy. Dużo rzeczy się działo, ojoj, bardzo dużo, słucham cię. Pamiętajcie, żeby słuchać tych cebul w mocno wietrzonych powieszczeniach, bo będzie bardzo dużo onuc. Tak. Bardzo dużo, jeszcze tyle nie mieliśmy. Tak, dzisiaj onucami i watnikami będzie troszeczkę pachniało. No i zaczynamy od największego tematu z wczoraj, czyli z poniedziałku 6 maja. Pan Tomasz Szmyt ucieka na Białoruś. No i najpierw wyjaśnijmy, przypomnijmy, któż to jest. Otóż Tomasz Szmyt to jest sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jeden z bliskich współpracowników Ziobry i Łukasza Piebiaka, czyli wiceministra u Ziobry. Pamiętacie, może w roku 2019, to był bodajże sierpień, wybuchła taka wielka afera, tak zwana afera hejterska. Onet ujawnił, że w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonowała taka zamknięta grupa sędziów i polityków. Wśród nich takim jakby najwyżej postawionym, który był bezpośrednio w tej grupie, był Łukasz Piebiak, czyli wiceminister, którzy na różne sposoby zastraszali, stalkowali, grozili ujawnieniem jakichś kompromitujących materiałów sędziów, którzy się PiS-owi i Ziobrze przeciwiali, sędziów i prokuratorów. Ta sprawa nigdy by nie wyszła na jaw, gdyby nie to, że oni się tam pożarli wewnętrznie między sobą i w pewnym momencie właśnie żona tego Tomasza Szmyta, Emilia Szmyt, zwana małą Emi, postanowiła zostać kimś w rodzaju sygnalistki. I ona poszła do Onetu i powiedziała, że tutaj taka grupa istnieje, ujawniła to, no i zrobiła się afera, Piebiak stracił stanowisko. Dodajmy, że tam był bardzo ważny wątek, że oni nie tylko tam ich jakoś atakowali w internecie i szkalowali, pod egidą Ziobry oczywiście, ale że robili to także z użyciem niejawnych dokumentów personalnych, do których, o ile wiem, to chyba tylko Ziobro, ewentualnie Piebiak też mogli mieć dostęp. I to już jest metoda kompromatowa naprawdę z autorytarnego państwa. Warto dodać, że wtedy symetryzm tak ładnie się już rozwijał i nawet część symetrystów stwierdziła, że nie, to już jest przegięcie, za to po prostu odpowiedzialność karna powinna być. Oczywiście po tym, jak się okazało, że odpowiedzialności za to nie ma żadnej, symetryści tematy już nie poruszali, bo no właśnie, przestało być ważne. Ale dobrze, że poruszyłeś temat odpowiedzialności karnej, bo właśnie teraz na dniach mają ruszać pierwsze procesy w tej sprawie i postępowania prokuratury i niewykluczone, że właśnie dlatego Tomasz Szmyt nagle uciekł na Białoruś. Tam jeszcze dodajmy, bo powiedziałem, że oni się żarli między sobą. Później, dużo, dużo później, sam Tomasz Szmyt postanowił zostać kimś w rodzaju sygnalisty. I on zaczął opowiadać o jakichś niecnych procederach w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc zaczął się pojawiać. Kilkukrotnie się pojawił w OKO.press bodajże, w TVN-ie i w Gazecie Wyborczej. To jest istotny szczegół, bo jak za chwilę powiemy, tak, pisowska machina propagandowa teraz próbuje to przedstawić tak, że to jest człowiek antypisu. Rozumiesz, że to jest człowiek Wyborczej, TVN-u, OKO.press, więc wyjaśnijmy od razu. Fakt, że on się tam kilka razy pojawił i że mówił rzeczywiście rzeczy obciążające Ziobrę, Piebiaka i w ogóle Zjednoczoną Prawicę, i to jest w ogóle nic w porównaniu z tym, że on przez lata był z nimi strukturalnie związany, że trafił do bardzo elitarnego grona ludzi bezpośrednio bliskich Ziobrze i dostał od nich, to było naprawdę, w tej grupie hejterskiej było chyba, jeśli dobrze pamiętam, 6-7 osób, coś takiego. To była naprawdę malutka grupka. Dostali takie specjalne zadanie właśnie niszczenia sędziów, którzy byli wobec Ziobry niepokorni.
to jest człowiek PiSu, ewentualnie można powiedzieć, że to jest człowiek Ziobry, a nie PiSu. Natomiast to, że on się tam później gdzieś tam w Wyborczej raz czy drugi wypowiedział, zupełnie, znaczy ma znaczenie tylko w tym kontekście. Otóż, przepraszam, bo nie powiedziałem jeszcze, co on na tej Białorusi zrobił w ogóle. Sorry. On się pojawił wczoraj rano w Mińsku. Powiedział, że zrzeka się swojego immunitetu, tego zawodu sędziowskiego. Powiedział, że Białoruś to bardzo przyjazny kraj, że Polska prowadzi jakąś histeryczną politykę antyrosyjską, antybiałoruską. No, onuca zupełna. Ty się śmiejesz, a on potem rzucał zdjęcie o tym, jak sobie siedzi i spokojnie wódeczkę pije w knajpie, także wiesz, tak, może w Polsce nie mógł. A jeszcze później, czyli już dzisiaj rano we wtorek, pojawił się u Władimira Sołowiowa, czy jest ten naczelny propagandysta rosyjski, pojawił się u niego w programie i tam opowiadał też te bzdury. Tego nie wiedziałem, bo rano nie patrzyłem jeszcze w internecie. A to widzisz, to nic nie wiesz, nie? I teraz tak, no więc oczywiście jest to obciążające, no i oczywiście rodzi naturalne pytanie, od jak dawna on był w kontakcie z białoruskimi służbami, bo jakby chyba nie ulega wątpliwości, że musiał być. To raczej możemy chyba spokojnie założyć, że to nie było tak, że jak on się tam pojawił w poniedziałek w tym Mińsku, to znaczy, że w piątek przed weekendem ktoś do niego przyszedł, powiedział, hej, możesz do nas przyjechać, powiesz parę rzeczy i my ci tam zapewnimy jakiś azyl, bo on się tam ubiegał o azyl polityczny, bo twierdzi, że to będzie tak, prześladowany. Tak. Nie no, wiadomo, że to musiało trwać znacznie dłużej. Pytanie tylko, jak długo? Czy on już się z nimi kontaktował na przykład w roku 2019? Do tego na razie nie wiemy. Ta sprawa wybuchła dopiero wczoraj. Musimy poczekać na jakieś oświadczenia służb na ten temat. Natomiast, i to jest teraz, dlaczego jest ważny ten kontekst, że on się pojawiał w tych mediach antypisu. Ja bym powiedział, że nie jest wykluczone, że jeżeli już wtedy współpracował z Białorusinami, to mógł w ten sposób chcieć swoją ucieczką uderzyć w obie strony. Bo gdyby on się nie pojawił tam, to by było bardzo jasne. No człowiek Ziobry uciekł na Białoruś. A teraz z jednej strony wszyscy, którzy nie lubią PiSu, mogą powiedzieć, patrzcie, człowiek Ziobry uciekł na Białoruś, agent, no bo to jest agent i zdrajca, tak? Ale z drugiej strony PiS może mówić, nie, patrzcie, ale to jest człowiek Wyborczej, TVN-u, OKO.press, czyli w ogóle Platformy Obywatelskiej, i zaraz się okaże, że to jakiś zięć Tuska w ogóle, tak? Żebyś się nie zdziwił. Więc i oni teraz próbują takie szpagaty robić, że to właśnie wcale, to w ogóle ten człowiek w ogóle z nimi nie ma nic wspólnego. Słuchaj, TV Republika dała na pasku, cytuję, sędzia zamieszany w prowokacje przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy uciekł na Białoruś. Może wypadałoby dodać, sędzia, który przez lata pracował dla Zjednoczonej Prawicy, był bliskim człowiekiem Ziobry. No na litość boską, to jakaś granica absurdu, tak? To kilka uwag trzeba poczynić. Po pierwsze, te fikołki, które oni robili, to już wczoraj było widać, one są godne. No ci ludzie mogliby dorabiać w wolnych chwilach jak ultrawirówki, bo to jest naprawdę zjawiskowe. Druga sprawa jest taka, że ta sytuacja jest rozbijana na czynniki pierwsze i pojawiło się, ktoś tam to tak tłumaczył, że to raczej chyba nie jest tak, że przez tą aferę hejterską, znaczy, że zdaniem tego kogoś, że to raczej nie o to chodzi, bo te konsekwencje, które mu za to groziły, byłyby jakieś niewielkie. Ktoś tam to wyliczył, że to jakieś grzywny i tyle, na to jest emerytura sędziowska, no to są jakieś pieniądze. To nie jest tak, że on by tam przy tym zbankrutował, że o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że ta ucieczka jest, ma związek z tym po prostu, że no być może się zaczęli kręcić obok niego jacyś smutni panowie. I tutaj też był taki wątek pociągnięty, że raczej, ja teraz pociągnę ten wątek, bo tam go chyba nie było, właśnie sobie zdałem z tego sprawę, że bardzo możliwe, że on celowo usiłował się tam właśnie, chodził po tych mediach niepisowskich, próbując złapać kontakt z kimś, o kim myślał, że będzie rządził trochę później. To by miało nawet sens, gdyby faktycznie był agentem, czego nie wiemy, no to przeszedłby od jednych do drugich i mógłby sobie szukać jakiegoś przyczółku. No ale jeżeli faktycznie miały być jakieś konsekwencje prawne, czyli miały być jakieś sprawy, przesłuchania, no to ktoś uznał, że to chyba jednak nie udało się, więc trzeba wiać. Tak, wiesz, tak ja to przynajmniej widzę. Oczywiście my sobie możemy gdybać, natomiast no nie dziwi mnie to, że ta pisowskie agitprop, bardziej taki suwerenno-polski, ruszył do kontrataku, bo to jest dla nich bardzo duży problem wizerunkowy. Takie rzeczy się nie działy wcześniej. No tak, dodajmy jeszcze, że no chyba się zgadzamy, że jakby Rosja by chyba wolała PiS-u władzy niż obecny rząd. Nie można wykluczyć też takiej możliwości, że to, że on poszedł do tych niepisowskich mediów, miało właśnie w jakiś sposób pomóc PiS-owi zamortyzować tę aferę, czyli pokazać, że no mamy tu wyjaśnienie, że człowiek TV. Też możliwe. Aczkolwiek wspomniałeś o tym, że on by nie mógł zbankrutować. Otóż chyba nie do końca jest to prawda, bo pojawiło się jego oświadczenie majątkowe za 22 rok, za 23 jeszcze nie ma. I to jest bardzo istotne, bo tu się znaczy, może... Ja tu tego wtrącę, bo mnie chodziło o to, że nie mógłby zbankrutować. To nie jest tak, że te grzywny, które by ewentualnie dostał, by go zbankrutowały, bo ja wiem, że tam się pojawiło to, teraz wspomnij o tym oświadczeniu. No właśnie, niewykluczone, że tak, bo on ma długi. Nie ma w ogóle majątku i ma długi, tak? Przynajmniej zeznał w oświadczeniu majątkowym za rok 22, za 23 jeszcze nie ma. I teraz to jest dobry lewar.
Jeżeli ktoś jest w kłopotach finansowych, tak, to to dla smutnych panów jest zawsze dobry sposób dojścia do kogoś takiego. I tutaj zacytuję, z oświadczenia Schmidta wynika, że zarabiając obecnie ponad 22,5 tysiąca złotych miesięcznie, nie posiada żadnych nieruchomości ani dóbr ruchomych poza Skodą Fabio z 15 roku, ma za to długi, 4 pożyczki i kredyty na blisko 584 tysiące złotych. Więc owszem, mogło być tak, że gdyby on dostał jakieś grzywny albo jakieś nawet karę w zawiasach, mogłoby go nie być stać nawet na jakiegoś własnego prawnika porządnego, choć no okej, sędzia być może umiałby się bronić sam, prawda? No rozumiesz, tak? To nie jest tak, że to jest Obajtek, który ma nie wiadomo ile milionów na koncie i on sobie spokojnie jakby poradzi i bieda mu nie grozi. Ale to też nie tłumaczy, dlaczego ucieka. No taki agent, jeśli traktujemy go jak agenta, bo on sam powiedział o tym ponoć, że on będzie teraz traktowany jak szpieg, no to o wiele bardziej by się przydał na miejscu, nawet jakby dostał te pieniążki, prawda? Niż to, że ucieka, bo uciec można raz. No już nie wróci. Nie powie, że mordy, sorry, i ja to jednak zmieniłem zdanie na tej Białorusi, nie jest fajnie. No tak. No dobra, ale idźmy dalej. Nie. Tu jeszcze trzeba o jednej rzeczy wspomnieć. Dzisiaj Michał Szczerba wrzucił taki piękną informację na Elonex, bo przy okazji tej afery hejterskiej, no tam ci sędziowie mieli, różni ludzie ich reprezentowali, bo to oczywiście tam była, tam jakieś sprawy się toczyły, nic z tego nie, raczej no nie miały żadnego ciągu dalszego, ale coś się tam działo i powiem wam, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym przypadkiem. Otóż ja zacytuję cały ten wpis. No przedaruję sobie, nie będę mówił, w którym miejscu są czerwone wykrzykniki, aczkolwiek kolor czerwony tu jest bardzo, bardzo pasuje. W aferze hejterskiej sędziego Tomasza Schmidta bronił adwokat Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. W tym samym czasie był też pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości. Faktyczne pełnomocnictwa udzielił mu Sebastian Kaleta w sprawach dyscyplinarnych dotyczących wszystkich adwokatów. No ten tweet jest ciutkę dłuższy, przepraszam, wpis na Elonexie, ale to wystarczy. Także mamy kolejny taki zbieg okoliczności. I tych zbiegów okoliczności, jeśli chodzi o ten nasz ukochany instytut, jest coraz więcej i coraz bardziej, jak się to czyta, trzeba wietrzyć pomieszczenie, w którym się to czyta. Ale widzisz, ty nie jesteś chyba wpisany do newslettera Ordo Iuris, a ja jestem i wiem, że to są po prostu szalone ataki lewackie. Dobra, ale idźmy dalej, bo mamy tych tematów dzisiaj dużo. Idziemy do Katowic. Otóż w Katowicach miało się odbyć posiedzenie rządu wyjazdowe. Takie rzeczy czasem się zdarzają, to różne rządy tak robią, PiS tak robił, PO przed PiS-em też tak robiło i tak dalej. To posiedzenie miało się odbyć w budynku Sejmu Śląskiego i SOP, czyli Służba Ochrony Państwa, odkryła tam podsłuch. Poinformował o tym Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. No i oczywiście to jest informacja dosłownie z dziś, więc jeszcze na razie wiemy tylko tyle. Natomiast zobaczymy, czy okaże się, jak długo on tam był. To mnie bardzo interesuje. Czy on tam został zamontowany teraz przed tym posiedzeniem, czy może był tam już od dawna? Powiedzieli tylko, że był zamontowany w jakimś starym sprzęcie nagłośnieniowym, którego od dawna nie używano. Pytanie, jak często go sprawdzano. Więc to tylko sygnalizujemy jako taką sprawę. I przechodzimy do następnego tematu, który jest międzynarodowy. Tak, otóż okazało się, dowiedzieliśmy się, że Komisja Europejska oceniła, że ryzyko naruszenia praworządności przez rząd w Warszawie nie jest już poważne, co stanowi przesłankę do zamknięcia procedury z artykułu 7 wobec Polski. Procedura została uruchomiona w grudniu 2017 roku. Wiadomo, dlaczego została uruchomiona, chyba tutaj akurat nie trzeba zbyt dużo, jakby to powiedzieć, dużo kontekstu. Nie, no chodziło o reformy sędziowskie. Reformy, tak? reformy. To pięknie nazwałeś. Tak, o próbę przejęcia, bo tu przypomnijmy tylko timeline. Krajową Radę Sądownictwa zaczęto orać właśnie w 17 roku, proces się dokończył w lutym 18 roku i równolegle były te ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym, to te, gdzie wiesz, Duda zawetował, a potem napisał dwie własne, niemal identyczne i one właśnie w grudniu zostały przez niego podpisane. Więc to wtedy się zaczęło. Wtedy zaczęło się to naruszanie praworządności i ten artykuł wszczęto. Tam przy tym oświadczeniu była też wzmianka, że dzisiaj zaczął się nowy rozdział dla Polski. To napisała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Tutaj nigdy dość przypominania, że PiS chwalił się tym, że to dzięki ich głosom właśnie ona została tym, kim została. I też jest ciekawostka, w momencie, w którym się zaczyna im to przypominać, oni już mają strategię obronną. No, że alternatywy były znacznie gorsze, więc w sumie to ona nie była taka zła. No. Ale tutaj też jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. No bo oczywiście, skoro coś takiego się zadziało, ten artykuł już nie będzie miał zastosowania, no podniosły się głosy na prawicy, że hola hola, to w takim razie tu nie chodziło o żadną praworządność, tylko o jakieś wpływy polityczne. No więc nie, to, że obecne władze osiłują naprawić to, co zostało rozwalone przez te wszystkie lata, to nie jest to samo. Okazuje się, że w Komisji Europejskiej nie zasiadają symetryści. Bo gdyby tam zasiadali, powiedzieliby, no nie, tu się nic nie zmieniło, po pierwsze nie będzie pieniędzy, po drugie artykuł 7 nadal będzie miał zastosowanie.
Wydaje mi się, że najmniej zadowolony z tego wszystkiego będzie Viktor Orban, bo do pewnego momentu i Węgry, i Polska mogły sobie wzajemnie pomagać w tym przypadku. A teraz Polska już Węgrom pomagać nie będzie, także tam może być troszeczkę nerwowa atmosfera. Ale Słowacja może im teraz pomagać, bo przypomnijmy, niedawno na Słowacji były wybory, tam miesiąc czy dwa miesiące temu, i wygrała tam opcja prorosyjska, bardzo prorosyjska, mówiąca, że nigdy nie pomoże Ukrainie, a to akurat dość istotne, bo Słowacja ma spore fabryki amunicji i artylerii. Natomiast wypadałoby jeszcze wspomnieć, że ta opcja prorosyjska wygrała między innymi dzięki temu, że w dniu ciszy wyborczej, jak mieli wybory w niedzielę, w sobotę była cisza wyborcza, tak jak u nas, w internecie ktoś wrzucił zmanipulowane, jak wiemy, zdaje się, że stworzone z pomocą sztucznej inteligencji nagranie audio, z którego wynikało, że jakiś tam członek tej partii prozachodniej brał łapówki. To nie była prawda, no ale oczywiście w trakcie ciszy wyborczej nie było tego nawet jak zdementować. To jest dość ważny wątek w kontekście nadchodzących eurowyborów. Musimy się spodziewać, że coś takiego może się także stać w czerwcu, jak będą eurowybory. No ale dobra, idźmy dalej. Otóż Pegasus, skoro już mówimy o podsłuchach, no to Pegasus. Tu są dwie rzeczy. Najpierw poszedł news, bo przypomnijmy może o co chodzi. Prokuratura rozsyła teraz pisma ludziom podsłuchiwanym Pegasusem. I tylko w ten sposób teraz jakby oficjalnie się dowiadujemy, kto mógł nim być podsłuchiwany. Oni podali ogólną liczbę, 578 osób, to jest jakieś 10 razy więcej niż podejrzewano, więc to naprawdę dużo. Natomiast nie mogli podać listy tych osób, bo tam mimo wszystko, mimo tego jak PiS tego nadużywał i tak dalej, nie można wykluczyć, że PiS tego nie używał, przynajmniej niekiedy, także poprawnie, czyli na przykład wobec rosyjskich agentów, albo jakichś terrorystów, prawda, albo jakichś zorganizowanych grup przestępczych. Opublikowanie takiej listy byłoby strasznie głupie, więc Bodnar podjął taką decyzję jakiś czas temu, że będą to rozsyłali z prokuratury po prostu po kolei tym ludziom, tam póki co kilkadziesiąt osób to dostało. No i jedną z nich został, uwaga, kto? Marek Suski. Marek Suski. Piękny przypadek, to jest, nigdy go nie zapomnę. Otóż Marek Suski to jest jeden z najbliższych ludzi Kaczyńskiego. I teraz tutaj trzeba dać ważne zastrzeżenie. Otóż, bo tam oczywiście o Suskim mnóstwo memów, że on ma nienachalną inteligencję, nie? Natomiast pamiętajmy, że o Suskim od kilku lat mówi się, to tak na granicy plotki, jakiegoś prawdziwego newsa. Eufemizując, bardzo lubi telefony marki Huawei i to powinno wystarczyć w sumie. Tak, tak, no generalnie tak, pojawiają się podejrzenia, z tym, że jakby nie ma żadnych dowodów, żeby było jasne na razie, nie? Ale też rządził PiS, więc jakby ciężko było oczekiwać, by takie dowody się pojawiły, zobaczymy, czy się nie pojawią w najbliższym czasie. Natomiast mówiło się o tym i pojawiały się zarzuty wobec niego, że on być może z głupoty albo świadomie w jakiś sposób współpracuje z chińskim wywiadem. I teraz tak, żeby było jasne, ja nie mówię, że on tak robi, ja tylko mówię, że tak mówiono i na razie nie wiemy, czy tak było. Natomiast możliwe, że było wobec niego takie podejrzenie, że dlatego był inwigilowany Pegasusem także przez Ziobrę i Kamińskiego. Tego nie możemy wykluczyć. Nie zmienia to faktu, że jest jeden z najbliższych ludzi Kaczyńskiego, co rodzi naturalne pytanie, czy Kaczyński o tym wiedział. Czy to było tak, że Kaczyński tym zarządzał i świadomie inwigilowali Suskiego, bo być może mieli wobec niego podejrzenia, a mogło chodzić o jakieś tam partyjne rozgrywki, może nie wiem, Suski gdzieś tam próbował go zdradzić z kimś, no tego nie wiemy. Czy może to było tak, że Ziobro i Kamiński robili to w ogóle poza kontrolą i Kaczyński w ogóle o tym nie wiedział i być może tylko wiedział, że no jest jakiś tam Pegasus i czasem go używamy na jakiegoś giertycha, nie? Ale że na albo Brejzy, już nie. Albo Brejzy, no. Albo Brejzy. I w tym kontekście bardzo ważna jest ploteczka, która się pojawiła teraz w ostatnich dniach o kolejnych trzech wysoko postawionych pisiakach, którzy mieli być jakoby, podkreślmy, inwigilowani Pegasusem, czyli Kuchciński, Sobolewski i Terlecki. No to jest sama wierchuszka PiSu. Tak. Na razie to jeszcze nie zostało potwierdzone. Rzecznik PK, czyli Prokuratury Krajowej, nie potwierdził, ale też nie wykluczył. No, czyli tak jakby, no nic nie powiedział, tak? Po prostu powiedział, że nie mają zdania na razie na ten temat. Nie wyda żadnego oświadczenia takiego jednoznacznego. No ale jeżeli to by się potwierdziło, no to sorry, no to by już było grube, bo mielibyśmy czterech ludzi z bezpośredniego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. To są jego najbliżsi ludzie. No Kuchciński, Terlecki, Suski, Sobolewski, taki trochę mniej znany, ale on tam na tym zapleczu od lat siedzi przytulony do Kaczyńskiego, oj, chyba jeszcze od czasów Porozumienia Centrum, czyli od ponad 20 kilku lat. Tu naprawdę pojawia się pytanie, które według mnie należało zadawać od kiedy wybuchła afera Pegasusa w listopadzie, grudniu 2021 roku, a które jakoś tak niestety zadziwiająco dużo mainstreamowych mediów bało się chyba zadać, mianowicie czy Kaczyński wiedział. Czyli czy to nie było przypadkiem właśnie tak, że już było takie bezchołowie i taka samowola, że Ziobro i Kamiński działali wbrew albo równolegle, o może tak, do tego centralnego politbiura na Nowogrodzkiej. Sprawa jest rozwojowa, czekamy na to,
co się dalej okaże. Moim zdaniem mogło być tak, że tam wszyscy na wszystkich szukali kwitów i wiesz, no Jarosław Kaczyński chciał, lubił mieć kwity na wszystkich. Były nawet zdjęcia, jak on stoi przy jakichś teczkach, śmiali się, że to są teczki na ludzi, na ludzi z jego partii. Nie zdziwiłoby mnie to wcale. Natomiast, no, tak jak mówisz, sprawa jest rozwojowa, aczkolwiek ja nie wiem, czemu my w ogóle mówimy o Pegasusie, bo przecież Robert Mazurek nie tak dawno temu powiedział, że sprawy nie ma, że ta sprawa to jest po prostu jakiś taki kapiszon, że to jest tylko jakiś kilkaset osób, że to ci ludzie z Platformy to tak rozdmuchali, a teraz nie dowożą, a poza tym sędziowie... I tak ładnie powiedział, że to nasi sądziowie, ci od tej uśmiechniętej, wolnej Polski podklepywali tą inwigilację, więc tutaj w ogóle po pierwsze nic się nie dzieje, a po drugie wszyscy są winni. I tu o tych sędziach warto powiedzieć, że no faktycznie się pojawiały takie informacje. Nie świadczą one dobrze o tych sędziach, którzy to podklepywali. Trochę się to mieliło. Potem się pojawiły informacje, no dobra, bo sędziowie w takich chwilach to ufają służbom. I znowuż, no wiadomo, że ten sędzia nie może zakładać z automatu, że służby będą tego nadużywać. Ale mówimy tutaj o bardzo specyficznej władzy, przy której zachodziło spore prawdopodobieństwo, że te władze mogą tego nadużywać. No to może łaskawie trzeba było się zapoznać z tym materiałem, który został przedstawiony, żeby potem nie świecić oczami i nie tłumaczyć się w ten sposób, że no myśmy nie wiedzieli, no myśmy chcieli dobrze. Znaczy tutaj trzeba trochę w obronie tych sędziów powiedzieć, że już dawno, dawno temu, gdy pierwszy, to było w zeszłym roku jeszcze przed wyborami na pewno, gdy po raz pierwszy pojawiły się informacje, że być może niektórzy sędziowie, ci, którzy stawiali opór PiS-owi, też mogli podpisać, tak, zgodę na taką inwigilację, że oni prawdopodobnie nie wiedzieli, co podpisują. I teraz tak, można powiedzieć, że to jest trochę ich wina, zgoda, ale bodajże Onet chyba wtedy o tym donosił, jak były konstruowane te wnioski. I że oni dosłownie we wniosku dodawali apostrof gdzieś tam na końcu i w ten sposób sami sobie oznaczali, że to dotyczy Pegasusa, ale sędzia o tym nie wiedział. Myślał, że to jest literówka. Że sędziowie takich wniosków podpisują bardzo dużo. To nie jest tak, że on dostaje kwit, kartkę papieru, gdzie jest napisane: dzień dobry, chcemy inwigilować Suskiego Pegasusem, czy się pan na to zgadza, i on podpisuje, podbija pieczątkę i to jest z głowy. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane i rzeczywiście tutaj zaufanie do tego, że przynoszą ci no prawdę, tak, jest dość ważne. Co nie zmienia faktu, że jeżeli nawet uznamy, że oni są umoczeni i powiemy, że okej, czyli to nie tylko pisowscy sędziowie, tylko ci niepisowscy też, i że należy ich jakoś jakby no rozliczyć z tego i no, po prostu oskarżyć o to, tak? No to po prostu rozszerza nam paletę ludzi zamieszanych w tę aferę. A to, co powiedział Mazurek, to on powiedział, że to jest spoko, bo było legalnie. Nie, nie było legalnie. Ja wiem, że robisz habilitację na Uniwersytecie Chłopskiego Rozumu, panie Robercie, natomiast to nie było legalne. Jest wielokrotnie już było pisane, na ile sposobów Pegasus był nielegalny. To bodajże 5 albo 6 różnych sposobów. Podstawowy z nich polega na tym, że gdy inwigilujesz jedną osobę, to inwigilujesz kilka, a to jest zakazane. Chodziło też o to, że dane są przechowywane na serwerze poza granicami Polski, bo w Izraelu, co jest zakazane, prawda? No bo cały szereg metod czy sposobów, na jakie to było nielegalne. To, że podpisał taki sędzia, mógł popełnić błąd, mógł być głupi, mógł być wprowadzony w błąd. Ja myślę, że tak było najprawdopodobniej. Być może także po to, żeby ich oczernić i umoczyć. Zgadza się. Natomiast niezależnie od tego, jak było, nawet jeżeli uznamy, że on wiedział, co robi i zrobił to świadomie, to po prostu go dopisujemy do listy osób współodpowiedzialnych i tyle. To nie znaczy, że nie było afery. No ale oczywiście Mazurek, wiadomo. No dodajmy tylko, że Mazurek właśnie zaprosił do siebie, już nawet nie zdążyłem tego obejrzeć, jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, Łukasza Piebiaka, żeby opowiadał o tym szmycie. No, będę musiał to obejrzeć, ale domyślam się już, co tam jest. Zapomniałeś powiedzieć o najważniejszym. Otóż w jaki sposób Mazurek taką konstrukcję sobie zbudował? Bo widzicie, tam ci podsłuchiwali, ale ci przeszukali mieszkanie Ziobry. I to jest dokładnie to samo. Mimo że były informacje, z których wynikało, że z rodziną Ziobry usiłowano się skontaktować i z tych kontaktów nic nie wyszło. I dlatego zdecydowano się na to, żeby... No bo można chyba się domyślić, że jeżeli ktoś otrzymuje informację, że jest... Będzie próba, chce ktoś przeszukać nieruchomości i nie odpowiada na tą informację, że tutaj jest jakaś zła wola i że lepiej to zrobić, zanim na przykład pewne rzeczy znikną albo zostaną zniszczone jak laptop w 2017 roku, ile mnie pamięć nie myli. Tak, tak, Ziobro ma za sobą długo, jego ludzie długą historię znikających dowodów. Przechodzimy do następnego tematu. To jest taki temat trochę polski, trochę europejski. Otóż Mateusz Morawiecki, przypomnę, jeszcze niedawno premier Polski przez ładne kilka lat, pojawił się ostatnio na 2 zlotach, takich szczytach. Nazwijmy ich tak oględnie. Oni się chcą nazywać konserwatystami, ale to nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem tak naprawdę. To już jest taka altprawica antysystemowa, antydemokratyczna, która po prostu uwidziała sobie, buduje taką narrację, że cała Unia Europejska jest jakiś lewacki,
nie wiem, wytwór, jakiś potwór, jakiś reżim. Prawie jak Związek Radziecki. Prawie jak Związek Radziecki. I że tam popada w jakieś szaleństwo, wiecie, woke-owo-genderowe. Tutaj celowo wymieniam ten woke, bo na jednym z tych szczytów, czyli SIPAC w Budapeszcie, głównym hasłem było właśnie, że awake, not woke. Czyli, że jesteśmy obudzeni, ale nie woke, tak? Że było tak. No woke zones, czyli, że strefy wolno od woke. Wokebusters się nazywali, naprawdę. Szeregowi mediów, to były, zdaje się, media na pewno holenderskie, chyba Deutsche Welle, ale też niemieckie, odmówiono akredytacji przy tym szczycie, bo powiedziano, że oni są woke'owi właśnie i że tutaj mają taką żelazną zasadę, że jest no woke zone i nie będą tutaj lewaków wpuszczali. No i na tych szczytach najpierw się odbył szczyt National Conservative w Brukseli. To jest ten, który policja belgijska, nie wiadomo właściwie dlaczego i po co, i w sposób zupełnie nieudolny próbowała przerwać, co tylko im zrobiło, dodało rozgłosu. Dodało im paliwa tylko. Dodało im paliwa, że to lewacka opresja. No i jakby mają trochę racji, bo ta decyzja była rzeczywiście bezdennie głupia, nie? I zupełnie nieuzasadniona. Kilka dni później odbył się szczyt SIPAC w Budapeszcie, a niemal równolegle odbył się szczyt MEGA, czyli Make Europe Great Again, w Bukareszcie, w Rumunii. No i na wszystkich tych szczytach byli Polacy. Tam masz taką mieszankę, że tak, występuje ci Orban, Nigel Farage, Geert Wilders, czyli lider partii holenderskiej polexitowej partii, lider partii Vlaams Belang, czyli interesu flamandzkiego. Dodajmy, że bardzo ważny polityk interesu flamandzkiego Frank Krijelman, nie Peter, Frank Krijelman, bodajże w grudniu zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam, okazało się, że 3 lata współpracuje z chińskim wywiadem. Nie powinno to dziwić, jak się weźmie pod uwagę, że facet już w 2014 roku cykał sobie fotki u Bashara al-Assada w jego pałacu w towarzystwie, uwaga, Mateusza Piskorskiego, Janusza Korwin-Mikkego i Nabila al-Malaziego. Nabil al-Malazi to jest taki Syryjczyk, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Polsce. On u Piskorskiego był wiceszefem jego partii Zmiana, obecnie nadal z nim współpracuje, w takim stowarzyszeniu Patria też jest. No to jest ewidentnie środowisko prorosyjskie. Tam się pojawiał na przykład Eric Zemmour, taki alt-prawicowiec z Francji, który kilka lat temu walczył też o elekcję na prezydenta. Tam się pojawia na przykład David Engels, taki pół, on jest chyba pół Belgiem, pół Niemcem, się dobrze pamiętam, który do niedawna pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu pod KPRM-em, gdzie zatrudniono go bez konkursu zapisu bodajże w roku 2021. Tam się pojawił na przykład Hans-Georg Maaßen, to jest były szef, uwaga, niemieckiego kontrwywiadu cywilnego BFV, który zakłada teraz taką partię Werte Union, czyli Unia Wartości. To ma być taka próba, wiesz, stworzenia takiej partii pomiędzy Chadecją, czyli CDU i AfD. I on cały czas jednoznacznie nie wyklucza sojuszu z AfD. Biorąc pod uwagę, jakie piastował stanowisko do niedawna, no możemy sobie wyobrazić, jaką jest kopalnią wiedzy dla tych środowisk. I tutaj jeszcze dodajmy, że ten SIPAC, czym jest w ogóle SIPAC? SIPAC to jest Conservative Political Action Conference. To zostało założone w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i to był stricte amerykański event. Przez kilkadziesiąt lat, raz w roku, konserwatyści amerykańscy się spotykali, robili taki wielki kongres, ustalali politykę, wymieniali się myślami i tak dalej. Ale w ostatnich kilku latach zaczęło to być eksportowane do różnych krajów. Tam chyba do 5-6 się udało to wyeksportować w Europie, no właśnie do Węgier. Jest SIPAC Hungary, to teraz jest trzecia edycja. Na poprzednich dwóch był oczywiście Jura Kwaśniewski z Ordo Iuris, no i nie było nikogo z PiSu, bowiem w 22 roku, to się zawsze odbywa tam w kwietniu, maju, no bo zaraz po inwazji PiSiakom nie wypadało. W zeszłym roku mieli wybory na karku, no to trochę by źle wyglądało, ale w tym roku już jest luźno, więc ich tam pojechało aż 6. Pojechał Jaki, Kowalski, Fogiel, przepraszam, teraz mi się już trochę mylą te szczyty, tak mogę, ci trzej byli na pewno na SIPAC-u, ale tam na tych szczytach ogólnie Krasnodębski się pojawił, na tym drugim Budko, był chyba. Czarnecki. Znaczy Krasnodębski i Czarnecki byli na pewno w Bukareszcie, Czarnecki był chyba też na SIPAC-u, Legutko był na tym Nadkonie w Brukseli. No krótko mówiąc, jest tych szczytów kilka i teraz co się właściwie dzieje? Dzieje się to, że europejscy ci alt-rightowcy pod wodzą Orbana i tam jest naprawdę, nie brakuje tam powiedzmy miłośników Putina wprost, okej, że wspomnę o samym Orbanie, zawierają teraz taki chyba strategiczny sojusz z trumpistami. Bo SIPAC został wyeksportowany na Węgry jakby z akredytacją ACU, czyli American Conservative Union, tak? Czyli takiego, no, takiego zaplecza całej partii republikańskiej. A partia republikańska amerykańska od kilku lat kompletnie się strumpowiła. To już jest partia Trumpa. Tak, no nawet samo to Make Europe Great Again to dosłownie pokazuje, komu to ma służyć. No. Dokładnie. Znaczy, jedno mnie to fascynuje przy tych narracjach, mianowicie to, że nikomu się nie chce
z tym walczyć, z tymi narracjami, choćby na jakiejś takiej, wiesz, jaka symboliczna warstwa, bo no, czy Europa ma być silna? No Europa nigdy chyba nie była silniejsza jak teraz. No w momencie, w którym Europa jest zjednoczona, jest Unia Europejska, jest tam, te kraje są w NATO, to te rzeczy złe, które się wcześniej działy, się nie dzieją. Mhm. Jak tam wcześniej, bo wcześniej jeszcze, zwróć uwagę na to, że wcześniej, teraz już jakoś tak troszeczkę to przycichło, ale była bardzo popularna narracja o tej Europie ojczyzn. Tak. Nie wiem, czy ja teraz tego nie widzę, czy to się gdzieś nie pojawiało, no, ale ja to zawsze... Okej. Okay. Tylko po prostu chyba ciszej, bo przez to właśnie, przez mega. Zawsze takim ludziom przypominałem, którzy o tej Europie ojczyzn mówili, żeby sobie oni z kolei przypomnieli, co się działo w Europie wtedy, kiedy była Europa ojczyzn. Że chyba lepiej, żeby te kraje się łomotały w Parlamencie Europejskim, nawet jeżeli tam niektóre, ktoś tam na kimś próbuje coś wymusić, można szukać jakichś sojuszy, a nie trzeba do siebie strzelać i nie trzeba sobie zrzucać bomb na głowę. Wydaje mi się, że to jest wartość dodana, ale ja jestem oszalałym lewakiem, więc mogę się mylić. Znaczy mówisz, że nikt z tym nie walczy, wiesz, z tym jest dość trudno walczyć, wiem. Bo zobacz, co oni robią, to jest taki w skali takiej paneuropejskiej stworzyli takiego chochoła z tego woke. Tak. A to przyszło, to jest ze Stanów Zjednoczonych, to jest, myśmy to sobie zaimportowali stamtąd. Tak. No. Woke został zaimportowany z USA i teraz jakby, żeby było jasne, w USA jest taki ruch jak woke i tam rzeczywiście nie brakuje radykałów lewicowych, którzy mówią czasem kompletnie absurdalne i głupie rzeczy. Natomiast po pierwsze to jest w Stanach Zjednoczonych, po drugie to jest naprawdę jakiś tam margines i jakby niewiele z tego wynika, a oni to przedstawiają tak jakby cała Europa, znaczy przepraszam, nie tak jakby, oni to wprost mówią, że cała Europa lada moment upadnie z powodu jakiejś strasznej ideologii woke i nigdy nie precyzują, o co w niej właściwie chodzi, czyli stworzyli takiego wielkiego chochoła i mówią, że i widzicie, teraz to jest coś takiego, my z tym musimy walczyć i dlatego tutaj trzeba jakby w ogóle obalić ten cały woke'owy establishment i to jest wszystko przeplatane najróżniejszymi teoriami spiskowymi, wiesz, i o wielkim zastąpieniu, czyli że tam rzekomo kolorowi ludzie, że znaczy, że rzekomo kolorowi ludzie mają zastąpić białych ludzi, ale że to jest jakoś centralnie tak, sterowane tak, gdzieś tak, skądś, tak. Wiesz, nie wiadomo, przez jakiś rząd światowy, lożę masońską, nie wiadomo. No, w mediach karnowskich o tym się często wspominało też, o tym. Tak, oczywiście, jakieś wielkie resety, słuchaj, na tych szczytach i na tym w Bukareszcie i chyba na CPAC-u w Budapeszcie pojawił się Jack Posobiec. Mm. To jest taki Amerykanin, on ma takie nazwisko, bo ma jakieś tam polskie korzenie, to jest taki Amerykanin, zdaje się, że były żołnierz Marinesów, który od kilku lat jest taką gwiazdą tego alt-rightowego internetu, no teorie spiskowe, on chyba po prostu jak Grzegorz Braun u nas, jak jakąś znajdzie, to po prostu dołącza ją do swojego pakietu i potem propaguje dalej. No kompletny szaleniec. To się fachowo nazywa i tak ładnie eklektyzm. Tak, taki eklektyzm ideologiczny rzeczywiście. Ale faktem ten Posobiec jest bardzo znany i wszyscy wiedzą, że to jest taki ultratrumpista i że to jest no, po prostu onuca. Ale wiesz, to jest taki ultratrumpista, ale w takim rycie globalistycznym. On na przykład Steve'owi Bannonowi, Steve Bannon to jest taki był, bo teraz się tam już z Trumpem od kilku lat trochę pokłócił, ale on pierwotnie, gdy Trump dochodził do władzy w 16 roku, Bannon był takim jego zapleczem intelektualnym. Znaczy, nie przesadzajmy z tym intelektualnym, bo to debil jest, ale był twórcą w dużej mierze jego doktryny. Później nie, tutaj się o Bannonie się nie zgodzę, to jest ta książka o Cambridge Analytica, tam było dosyć opisane. Mm-hmm. Znaczy książka bywa męcząca, bo ten sygnalista, no on tam się stara bardzo wybielać, tak mniej więcej co drugą stronę, co jest męczące, ale o Bannonie było, że Bannon był właśnie twórcą całej tej, może nie tyle doktryny, co tej metody, no, włażenia ludziom do głowy przez media społecznościowe. Technologiem politycznym, w Rosji się to nazywa technolog polityczny. No, także on był bystry, znaczy cwany był, to nie znaczy oczywiście, że jest geniuszem, no ale traktowanie go jak jakiegoś takiego debila, to jest tak jak robienie debila z mojego ukochanego polityka, doktora chłopaka z biedniejszej rodziny. No nie, niestety nie jest, bo gdyby był, to byłby z nim mniejszy problem, wiesz. To może tak, nie, że debil, tylko po prostu nie jest to myśliciel, ale jest to rzeczywiście sprytny gość, który tą całą doktrynę i strategię stworzył i ona zadziałała. Tak. Może tak. I Posobiec u Bannona jakiś czas temu opowiadał już po tym, jak się w Polsce zmieniła władza, jak on to widzi. On tak trochę, wiesz, chyba przez te polskie korzenie go tam uważają za jakiegoś wielkiego eksperta od Polski, mimo że to jakby w ogóle nie ma związku, bo taki się jego dziadek gdzieś tam nie wiadomo ile lat temu wyemigrował. No w każdym razie zaczął mówić, że no właśnie był rząd National Populists, czyli PiS, czyli Narodowi Populiści, to jakby trafna ocena, tak? Ale teraz go zastąpił rząd globalistów i ten rząd globalistów od razu, wiesz, wjeżdża tu z represjami i w ogóle, wiesz, zamyka jakichś demokratów w więzieniach i tak dalej. To jest dokładnie to, co mówi Bannon, Trump i tak dalej. I taki koleś przyjeżdża na te szczyty
i mówi te swoje bzdury, a słuchają tego, wiesz, Kowalski, a Mastalerek jeszcze się pojawia na tym SIPAK-u. Wiceprezydent Mastalerek. Wiceprezydent Mastalerek, wiesz, Fogiel i tak dalej. No cała wierchuszka PiSu i to tak jeszcze reprezentująca różne frakcje, bo tam na przykład też Kuchciński pojechał, czyli zakon PC, no Jaki i Kowalski to suwerenna Polska, Mastalerek z Kancelarii Prezydenta. No jakby każda licząca się frakcja w Zjednoczonej Prawicy była tam reprezentowana na tym SIPAK-u, a niektórzy jeszcze dodatkowo pojechali na NatCon w Brukseli i na ten Mega w Bukareszcie. Dużo czasu temu teraz poświęcamy, by o tym powiedzieć. Też polecam, napisaliśmy jakieś 2 tygodnie temu artykuł na ten temat z Kubą Worącowem dla tygodnika Polityka. Tam na moim Facebooku go znajdziecie, zalinkujemy go też tutaj pod tym odcinkiem. Jakby przyszła chyba pora, by zacząć zadawać poważne pytania na temat udziału ludzi z PiS i z okolic PiS w tym ruchu, który chce tak naprawdę dokonać takiego wielkiego przetasowania w naszej części świata, bo to nie chodzi o to, że oni są jakimiś, wiesz, onucami zupełnymi. Wszyscy. Orban jest, ale no nie wszyscy, tak? Ja nie mówię, że nie wiem, Kuchcińskie są onucą. Tylko chodzi o to, że oni sobie chyba wymyślili, że dojdzie teraz do zmiany układu sił, że Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych i że w tym nowym układzie sił oni być może wrócą niedługo do władzy i właśnie będzie taka, wiesz, taki bajkowy scenariusz, gdzie wszędzie rządzą ci cudzysłów konserwatyści, którzy są przeciwko temu woke, wróci Europa ojczyzna, a Unia Europejska najlepiej jakby się rozpadła. I to jest scenariusz bardzo niebezpieczny dla Polski, bo on też zawiera w sobie aspekt tego, że prawdopodobnie przestaniemy pomagać Ukrainie i Putin po prostu tam wygra. Kolejną warstwą jeszcze tych SIPAK-ów i tego wszystkich spędów jest to, że ta taka altprawica europejska już od jakiegoś czasu, przynajmniej ja to pamiętam z poprzednich, jeszcze przed poprzednimi wyborami do Europarlamentu, idzie do tych wyborów z taką narracją, że no teraz to już będzie zmiana. Czyli w domyśle chodzi o to, żeby ta altprawica wygrała wybory w Parlamencie Europejskim i zrobiła porządek. Tylko zastanawiam się nad tym, czy tacy ludzie pokroju, bo to Terlecki, przed poprzednimi wyborami to Terlecki o tym mówił właśnie, jak to, że w Brukseli się ich już boją i tak dalej, że teraz idzie zmiana. Czy oni są świadomi tego, co by było, gdyby faktycznie współdecydowało o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, takie AfD. Tak, czy to jest takie dobre dla Polski? Bo wydaje mi się, że nie. I jeszcze inna kwestia jest, czy faktycznie będziemy mieli do czynienia z jakąś taką falą teraz? Bo ja śmiem wątpić, może będą mieli troszeczkę większe poparcie niż w poprzednich eurowyborach, ale no nie wygląda troszeczkę na to, żeby oni mieli rządzić tym, no bo najwięcej głosów miała chyba ta Europejska Partia Ludowa. Wiesz co, zobaczymy, ale oni nie muszą wygrać wyborów, żeby mieć wpływ. To się zgadza, natomiast to też nie muszą wygrać wyborów, ale żeby ludzie tacy jak oni mieli właśnie, żeby mieli no, dominującą partię w Parlamencie Europejskim. No to mało realny scenariusz. No nie takie rzeczy się już działy, co prawda, ale mam nadzieję, że nie będę potem musiał sam siebie cytować i mówić, że no kurczę, 2015 mi się powtórzył. Zobaczymy za miesiąc. Jeszcze, przepraszam, jedna rzecz, bo zapomniałem. Okej. Otóż w Budapeszcie po tym SIPAK-u pojawiły się plakaty z Mateuszem Morawieckim, rozwieszane, w których po węgiersku napisane, w których mówi, że Unia to zagrożenie dla europejskiej demokracji. Rozumiecie, jest wiosna 2024 roku, w Ukrainie zginęło już kilkaset tysięcy ludzi, zniszczono gdzieś setki tysięcy domów, fabryk i tak dalej, straty idą w setki miliardów dolarów, ale to Unia Europejska jest zagrożeniem dla demokracji. Nie ta Rosja, która codziennie mówi, że atomowo zanihiluje Warszawę, Berlin czy Londyn. Nie, nie, nie. To Unia Europejska. Czy ja dobrze pamiętam, że po tym Donald Tusk nazwał Morawieckiego pożytecznym idiotą na Twitterze? Zdaje się, że tak, albo jakiegoś podobnego określenia użył, jakkolwiek nie podoba mi się, że premier używa takiego języka na Twitterze. Okej, okay. To było to trafne określenie. No dobrze, ale idźmy dalej, trochę zostajemy nadal w takim wątku międzynarodowo-polskim. Tak, to jest wątek, który gdyby ktoś zrobił o tym film, to byłoby to uznane za ten scenariusz, za bardzo nieśmieszną komedię, mało realistyczną i gdyby nie kontekst, to naprawdę byłoby śmieszne. Wracamy do tworu, do spółki córki Orlenu, która się nazywała Orlen Trader Switzerland. Otóż okazało się, że sprawa ma ciąg dalszy, bo do pewnego momentu widzieliśmy wszyscy tylko tyle, że Orlen wtopił 1,6 mld, z czego 300 da się odzyskać, co też mnie troszkę dziwi w ogóle, że się uda cokolwiek odzyskać. Potem nastąpił ciąg dalszy. Okazało się, że szefem tego OTS-u został gość, który jest podejrzewany o związki z Hezbollahem. To już jedno. Idziemy dalej. Obajtek, który powołał tego gościa, był przestrzegany, bo Orlen ma jakieś swoje własne służby, nie co służba bezpieczeństwa, ale jakieś wewnętrzne służby zajmujące się właśnie szukaniem takich rzeczy. I to też pokazuje, że to tam działało.
rzecz. Byli tam ludzie, którzy mieli się zajmować pewnymi tematami i się nimi zajmowali. I przedstawili jakiś raport na temat tego Samera. Ono już teraz się teraz już jest tylko z jedną literą, a Obajtek to po prostu olał. Znaczy on i chyba, tak go on powołał. Chyba nie ma zarzutu, więc ja nie do końca, przynajmniej on twierdzi, że nie dostał od prokuratury żadnej informacji, jakoby miał zarzuty, więc nie wiem, czemu go przedstawiają jako Samer A. Nie mam pojęcia. No myślałem, że właśnie ma to może jakiś związek z tym, no ale wiesz, okej. Więc Obajtek o tym wiedział, zignorował to i wydaje mi się, że to jest taki, mamy taki do czynienia z takim case'em, którym komuś się wydawało, w tym kimś był Daniel Obajtek, że on jest tak cwany i tak sprytny, że on ma to wszystko ogarnięte i jemu tam żadni ludzie nie będą to na raportach mówić, jak ma żyć, bo on sobie, on po prostu to wie lepiej. No ale idźmy dalej, bo to nie jest koniec. Okazuje się, że te pieniądze w formie zaliczek zostały wpłacone jakiemuś 25-letniemu Azjacie. A dlaczego mówię o tym, że Azjata? Bo nie wiadomo, czy to jest Chińczyk, czy to jest obywatel Hongkongu, no ktoś po prostu dostał te pieniądze. Nawet. To nie wiedziałem. Nie, bo tam było, jak przynajmniej czytałem w tym, może teraz się coś wyjaśniło, ale wcześniej to było tak, że no albo to jest obywatel Chin, albo to jest obywatel Hongkongu, ma 25 lat. Te podmioty, które dostały te pieniądze, nigdy nie współpracowały z Orlenem. Tak. No a potem jak się te pieniądze wpłaciło, okazało się, że no, kurde, przypał. Któż mógł się spodziewać, że kupiony za 1/3 ceny samochód w komisie się rozpadnie? Po prostu tego nie dało się przewidzieć. A przecież sprzedawca mówił, że Niemiec płakał, jak sprzedawał i że igła jest. No. Tak, tak. I że mało tego, do granicy go gonił jeszcze, wiesz, rozmyślił. No. Ale jeszcze wracając do tego na moment, to Obajtek oczywiście po tym, jak zrobiło się głośno o tym, jeszcze głośniej niż o tej kwocie, to że a w ogóle ten Tusk to i to cała platforma szukają tam jakichś tych, szukają problemów tam, gdzie ich nie ma, tam nie ma żadnej afery, w ogóle cicho tam i powiedział, że oni zarżnęli spółkę i dodał jeszcze o tym, że praca w Orlenie to było co? Piekło. Piekło. Piekło to nikt nigdy tak nie cierpiał jak Obajtek pracujący w Orlenie. Żaden. Jeśli chodzi o taki, no można powiedzieć, walenrodyzm, to jeszcze będzie troszeczkę później. Teraz możemy już przejść do kolejnego tematu. Tak, kolejny temat. Teraz tak troszeczkę go tylko zasygnalizujemy. Niniejszym oznajmiamy, że podjęliśmy decyzję, że nakręcimy o tym odcinek pewnie za jakieś 2 tygodnie, bo temat jest bardzo, bardzo złożony i chyba zabrzmi jak symetrysta przez chwilę, ale z obu stron latają tutaj już fejki na lewo i prawo. Po stronie PiSu to jest dość oczywiste, ale po stronie obecnego rządu odpowiada za to na przykład Roman Giertych i paru takich hunwejbinów, twitterowych typu Morgan Stern. Chodzi o CPK. Otóż w trakcie teraz majówki poszła taka informacja, że rząd zaorał CPK, że ostatecznie powiedział, że CPK nie będzie w ogóle, zapomnij, tak? Więc teraz tylko tak króciutko zasygnalizuję, bo było to niby uzasadnione tak, że rząd powiedział, że będą rozbudowywali lotnisko na warszawskim Okęciu, czyli lotnisko Chopina, w związku z czym de facto zaorano CPK. No więc tak, jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Natomiast to, co na razie deklaruje, co mówi Maciej Lasek, to jest nie, że CPK jest do zaorania. Ja przyznaję też, jak wracałem z majówki i tam po prostu jak na szybko sprawdzałem newsy, też się udałem na to złapać i to nawet napisałem. Dziękuję, że mi tam parę osób sprostowało potem w komentarzach i napisałem takie małe sprostowanie. To nie jest tak, że oni rozbudowują Okęcie kosztem CPK, tylko, przynajmniej tak twierdzą, że przebudowują Okęcie, czyli mają zmienić, tam przebudować terminal, jakąś płytę lotniska, wyremontować i tak dalej, żeby zwiększyć jego przepustowość, żeby za kilka lat je zamknąć pod CPK. I mówią, że chodzi o to, że po prostu terminy, które PiS wyznaczył pod otwarcie CPK są już teraz nierealizowalne, a Okęcie już właściwie dobija do tego maksymalnego limitu pasażerów, który w ogóle jest w stanie obsługiwać. Natomiast ja już widziałem w internecie, słuchaj, no takie idiotyczne narracje, że pokazywali mapę Okęcia dla tych, którzy nie są z Warszawy, tylko dodam, lotnisko na Okęciu jest już właściwie ze wszystkich stron otoczone terenem zurbanizowanym i dużą infrastrukturą, na przykład obwodnicą Warszawy, trasą ekspresową S78, chyba ona jest, czy tam 79, osiedlami domów, tam jest schronisko dla psów na paluchu i pojawiały się takie, nawet mapę widziałem, gdzie słuchaj, jest narysowane to Okęcie, jest trzeci pas dorysowany, tak jakby projektowany, który leży na tej obwodnicy, którą, dodajmy, ona 8-10 lat temu dopiero była otwarta. I to wielka inwestycja przecież była, to jest część autostrady A2, wiesz, z Berlina, tak, no tam do Moskwy, powiedzmy, tak. I zaczęły latać takie, wiesz, jakieś absurdalne oskarżenia, że tu będą wyburzali tą obwodnicę, tą ekspresówkę, 5 tysięcy osób do wysiedlenia, schronisko do przeniesienia, jakiś tam hipermarket jeszcze gdzieś tam się znalazł, że też będzie wszystko do wywalenia, tylko po to, by nie zrobić CPK. Nie. Oni na razie tylko mówią tyle,
Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na razie powiedzieli tylko tyle, że żeby to okęcie nie nasyciło się już na max, zanim CPK będzie otwarte, to trzeba przybudować okęcie, to oczywiście będzie kosztowało. I jak to skończą, ono tam jakiś czas podziała w tej przebudowanej, nierozbudowanej wszerz jakby formie i wtedy otworzy się CPK i zamknie się okęcie. Tak dokładnie powiedziano. Teraz tak, tak jak mówię, poświęcimy temu oddzielny odcinek, to będą pewnie bite 2 godziny prostowania różnych fejków na ten temat. Natomiast teraz tylko sygnalizujemy, że taki fejurek ładny się tutaj pojawił. Na razie nie wynika z tego, co mówi Maciej Lasek, że CPK ma być zaorany. Kilkukrotnie podkreślił, tutaj damy link do TVN24, gdzie to mówił, że CPK jak najbardziej ma powstać. A teraz przechodzimy za naszą zachodnią granicę i bardzo was proszę, żebyście się starali być, żebyście byli zaskoczeni tym, co powiem, bo otóż okazało się, że, uwaga, to jest ten moment, w którym powinniście być zaskoczeni, AfD ma związki z Rosją. Zaskoczenie olbrzymie, a to jest mało, że związki, bo o tym się mówiło od jakiegoś czasu, natomiast teraz już Der Spiegel, to był okładkowy artykuł, tam ich nazwano po prostu zdrajcami. Ja nie wiem, jaka jest szkoła okładki w Niemczech, ale wydaje mi się, że to raczej nie jest szkoła okładki Polska i do rzeczy. I tutaj mała zmianka. Najprawdopodobniej w nieodległej przyszłości nakręcimy sobie taki jeden odcinek na temat okładek do rzeczy. Generalnie skupimy się, będziemy się skupiać na okładkach właśnie takich onucowych, których jest tam mnóstwo. A dlaczego to zrobimy? Dlatego, że do rzeczy było współfinansowane z budżetu państwa przez reklamy spółek Skarbu Państwa. No ale wracajmy do tych innych onuc, czyli do tych z Niemiec. Okazuje się, że taki, oni mieli taki dokument, to był taki jakby manifest i że ten manifest AfD powstał po prostu w Moskwie. Tam w artykule wyszczególniono, że politycy AfD słowo w słowo powtarzali te rzeczy zawarte w tym manifestie, że generalnie jak tam się siedzieli właśnie w Rosji, mądre głowy rosyjskie siedziały, zastanawiały się, jak pomóc, jak to zrobić, żeby to AfD tam sobie troszeczkę pohulało, no to żeby rozgrywać takie, może ja to oddam tu głos tobie, i w jaki sposób oni chcieli doprowadzić do tego, żeby AfD miało dużo głosów? Ja zacytuję. Według raportu ten manifest malował ponury obraz Niemiec, zwłaszcza na temat sytuacji gospodarczej i społecznej, mówił o pogłębiającej się podziała w kraju. Celem było zwiększenie sondaża AfD i osiągnięcie większości w wyborach na wszystkich szczeblach, podaje Spiegel. Tygodnik podaje, że nie jest jasne, co się stało z manifestem, czy trafił do partii, ale zwracają też uwagę, że na przykład szef AfD w Turyngii, Björn Höcke, wygłosił w Gerze w październiku 2022 roku przemówienie, w którym niemal dosłownie powtarzał treść manifestu. Padły na przykład słowa, że wysadzenie Nord Stream należy rozpatrywać w kategorii wypowiedzenia wojny Niemcom, co to prowadzi do ucieczki inwestorów, a krajowi w oczy zajrzy widmo głodu. Dodajmy, oni tam wprost pisali, że jakby taktyką na zyskanie głosów przez AfD ma być właśnie taka, wiesz, destabilizacja, polaryzacja społeczna wokół na przykład kwestii imigracyjnej. No, szok i zaskoczenie, AfD dokładnie to robi od lat. Właściwie AfD powstało jako partia antyimigrancka, może przypomnijmy w ogóle. Tak. AfD zostało stworzone stricte jako partia antyimigrancka. To wiesz co, tutaj trzeba wspomnieć o tym, że w mediach pisowskich jak pisano AfD, to czasami ich tam chwalono, ale kiedy już tam traktowano ich jako jakieś takie zło konieczne, to właśnie tak były przedstawianie, że no oni powstali dlatego, że Merkel miała tam, wprowadziła taką, a nie inną politykę migracyjną, więc powstali, może i są źli, ale nie zapominajmy o tym, czyja to wina. Dokładnie tak. No i tutaj można dodać, że to nie jest pierwszy wątek onucofilny wokół AfD w ostatnim czasie. Otóż, jak może pamiętacie, jakiś czas temu wybuchła afera Voice of Europe. Okazało się, że w Czechach funkcjonuje takie medium, które rozsiewa rosyjską propagandę, które było kierowane przez Wiktora Medwedczuka, powiązane z różnymi mediami. Firma była oficjalnie zarejestrowana w ogóle na Polaka. Później się okazało, że jest jeszcze drugie medium węgierskie, które współpracuje przez do rzeczy w Polsce, brak zaskoczenia. No i wokół tej afery tak ona tak fajnie się rozrasta. Tam coraz więcej wątków się pojawia. Jeden z nich dotyczy właśnie dość ważnego polityka AfD, Petra Bystrona, on ma tam jakieś czeskie pochodzenie, który wziął od Rosjan pieniądze. Piękne jest to, że on na początku, jak poszła ta informacja, czeski kontrwywiad BIS to powiedział, to on oczywiście zaprzeczył, że nigdy nie brał żadnych pieniędzy od Rosjan, a gdy przedstawiono nagranie, na którym bierze te pieniądze, tak, powiedział, no jakieś tam małe paczuszki od kogoś tam wziął rzeczywiście, no i ten ktoś rzeczywiście był Rosjaninem, no ale to zbieg okoliczności pewnie. On chyba tłumaczył, że to były paczki, ale w tych paczkach nie było pieniędzy, ale tu trzeba dodać jeszcze jedno, bo on się broni tak, że no teraz dajcie sobie chwilę, dam wam dosłownie parę sekund na to, żeby się zastanowić, jak Bystron się bronił. Kto powiedział, że kto z nim prowadzi wojnę? I to jest te kilka sekund. Otóż te wojny z nim prowadzi NATO, że to wszystko jest akcja natowska wymierzona w niego. Po prostu to jest niesamowite. Jeżeli gość uważa, że NATO z nim walczy, to chyba dość jasno pokazuje, po której stronie. A może NATO jest po tej złej stronie, może on jest właśnie tym takim dobrym, wiesz, to jest taki wizjoner. Ale tam jest jeszcze inna kwestia, pojawiły się też, i to już naprawdę ciężko to by było zmyślić,
Bo prócz rosyjskiego pojawia się tam też wątek chiński. Otóż jeden jest taki europoseł jak Maksymilian Krach, który miał współpracownika, który został ostatnio aresztowany pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem. Co jest o tyle takie nieprzypadkowe, że europoseł Maksymilian Krach bardzo często się wypowiadał, takie miał prochińskie wypowiedzi, wpisy, w ogóle okupacja Tybetu, baza i tak dalej, i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że już można rozbić kolekcję taką, z czym jeszcze AfD tam, ci ludzie będą współpracować, mamy już Rosjan, mamy już Chiny, nie wiem, Iran może jeszcze będzie, czy tam... Jak najbardziej, czemu nie? Tutaj też jest sytuacja rozwojowa i jedna też mnie rzecz zastanawia. Służby się tym zajmują, nasze też biorą w tym udział, co też już, no mnie to cieszy, bo przez, jak to powiedziała Beata Szydło, przez 8 ostatnich lat pewne wątki były ignorowane. Teraz już przestała być ignorowana. Natomiast jedna rzecz, która jest mnie ciekawi, czy to będzie miało wpływ na poparcie AfD? Bo u nas w grupie patronackiej się kiedyś taki podwątek zrobił jeden z naszych patronów, po prostu się zwrócił do nas z zapytaniem, to co robić w sytuacji takiej? On udostępnił jakoś tam, nie wiem, czy to był twój wpis, czy to był nasz, czy było jakieś nagranie, w którym tam no, poruszaliśmy kwestię związków z Rosjanami. Pewnych tam podmiotów. Generalnie chodziło o to, że ktoś tam jest właśnie współpracuje z tymi Rosjanami i jego tam jakiś znajomy, który jest konfiarzem, a jakże, oczywiście, że jest konfiarzem, stwierdził, że to nic złego. Może i tam są Rosjanie, ale oni sponsorują w ten sposób dobre rzeczy, bo konserwatyzm. I ja się zastanawiam nad tym, czy to przypadkiem nie będzie tak, że ci ludzie, którzy tam popierają to AfD, przynajmniej jeszcze nie zła, nie, no dobra, współpracują z Rosjanami, no ale to są konserwatyści, to są ci dobrzy, więc może ci Rosjanie też nie są tacy źli. To jest też olbrzymie zwycięstwo rosyjskiego dezinfo, które doprowadziło do tego, że niektórzy ludzie już nie widzą w tym nic złego. No okej, dobrze, tak. Ktoś tam daje te pieniądze i wiesz co, wydaje mi się, że to też tak to działało w tych wszystkich Citizen Go, w tych wszystkich agendach Europe i tak dalej, że pewni ludzie nie zwracali uwagi, że tam są Rosjanie. No bo wyszli z tego założenia, że ci Rosjanie są, to są ci dobrzy Rosjanie. Może są jacyś tam źli, ale akurat ci, którzy wspierają konserwatyzm, to są ci dobrzy. No, mam troszeczkę inne zdanie na ten temat i naprawdę mam szczerą nadzieję, że jednak większość ludzi nie będzie do tego tak podchodziła, tak nonszalancko do tego, że tam coś Rosjanie robią, bo to są przecież tacy dobrzy ludzie. No, ale dodajmy, sam robiłeś bardzo ładny debunk artykułu do rzeczy, który bronił Ordo Iuris po tym, jak zostały ujawnione maile, z których wynika, że w agendzie Europe Ordo Iuris jak najbardziej współpracowało z Rosjanami, to nie byle jakimi. Jeden z argumentów przecież, który tam był podany, to był właśnie taki, Ordo Iuris to też ładnie w newsletterze napisało, czy w jakimś oświadczeniu, że to lewactwo straszne stara się tutaj zrównać poglądy konserwatywne z prorosyjskimi, czyli tak, jak tak. Jesteś konserwatystą, to jesteś prorosjaninem. Nie, jesteś prorosjaninem, jak jesteś prorosjaninem i współpracujesz z Rosjanami, nie musisz być konserwatystą do tego naprawdę. W Polsce mało, ale występuje takie zjawiska jak dźwig, po angielsku tanki, czyli lewicowy prorosjanin jak najbardziej. Ostatnio miałem okazję nawet o jednym napisać, więc jakby to zjawisko istnieje. To tak, nie ma. Nikt nie zrównuje konserwatyzmu jako takiego, nikt nie broni nikomu głosić poglądów, nie wiem, że podatki powinny być niskie i państwo nie interweniować w gospodarkę albo głosić swojego przywiązania do religii, tak? Natomiast w momencie, w którym rzeczywiście jesteś narzędziem w rękach takich ludzi jak Paweł Parfiętiew, Aleksiej Komow, Konstantin Małofiejew, prawda? No to jesteś po prostu narzędziem w ich rękach i to, że sobie z tego nie zdajesz sprawy, bo w wielu wypadkach na pewno tak jest, nic tu nie zmienia, tak? Po owocach ich ocenicie, a nie po tym, co im się wydaje, że robią. Ten zarzut był taki sformułowany, bo tam się generalnie skupiała autorka Zuzanna Dąbrowska bodajże, o której mi zwrócono uwagę, bo nawet nie wiedziałem, ona wcześniej w Telewizji Trwam pracowała, że właśnie Klementynie Suchano to się wszystko kojarzy z tymi Rosjanami, że no jak są konserwatyści, to wiadomo, że tam są Rosjanie, i a mimo to, że Klementyna Suchano nawet w wywiadzie u nas stwierdziła, że to nie jest tak, że każdy konserwatysta, tylko że tam te środowiska było im łatwo zinfiltrować, bo się tego nie spodziewano, bo ci konserwatyści się tego nie spodziewali, że akurat tam domyślnie to miało pewnie to wyglądać tak, że Rosjanie będą po tej lewej stronie, natomiast nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Jak już ta hiszpańska inkwizycja, czyli ci Rosjanie gdzieś się pojawili, to wszyscy uznali, że to chyba nic takiego strasznego. Natomiast warto, wiem, że powtarzam to warto, ale warto mieć na uwadze to, że jeśli chodzi o pewne instytuty, różne podmioty, to tam nagromadzenie tych Rosjan jest bardzo duże. I o ile na samym początku faktycznie pojawił się jakiś tam Paweł Parfiętiew, dobra, może komuś się nie chciało sprawdzać, kto to jest. Może się wydawało, że to jest całkiem w porządku osoba. Nie oceniam, uważam to za głupotę, ale dobrze. Natomiast po paru latach, po aneksji Krymu na przykład, to
to już nie można było się tym zasłaniać. To jest tak samo jak z tym kongresem rodzin, który miał się odbyć na Kremlu, no ale była aneksja Krymu, więc się odbył, tylko że pod zmienioną nazwą. To było dokładnie to samo, ale oficjalnie się nie odbył. I teraz dalej jest pompowany, że ten Światowy Kongres Rodzin to są jakieś zjazdy konserwatystów, no litości, no naprawdę to nie będziemy czegoś takiego widzieć, to nie znaczy, że tego nie ma. No. Tutaj dodam, że zalinkuję tą swoją ścianę tekstu, bo ten bardzo długi mi to wyszło. Ten artykuł na do rzeczy nie był taki długi, był schowany za paywallem, nie dziwne. I tak nie poruszałem tam wszystkich kwestii, bo znaczy dałoby się, tylko że to by było, to jest ściana tekstu na kilkanaście stron. Krócej się nie dało. Znaczy mój współprowadzący, któremu dałem to przeczytać, powiedział, że może by się dało, ale nie wiadomo co wyciąć. No. Dobra, i teraz tak, właśnie żeby trochę potwierdzić to, co mówimy, że to nie jest tylko tak, że jak jesteś konserwatystą, to możesz działać na rzecz Rosji. Mamy drugiego newsa onusarskiego z Niemiec, który dotyczy Partii Zielonych. Chcesz zacytować, czy ja mam? Bo tutaj przygotowaliśmy długi cytat. Teraz ty, ja już długo gadałem. Proszę bardzo, to jest cytat z portalu energetyka24.com. Cytowane za magazynem Cicero. Czy tak, magazyn Cicero doprowadził do ujawnienia okoliczności, w jakich rząd zadecydował, rząd niemiecki oczywiście, o wyłączeniu energetyki jądrowej w Niemczech. Z dokumentów, które ujawnili dziennikarze, wynika, że dwóch wiceministrów z resortów gospodarki i środowiska miało w porozumieniu fałszować wewnętrzne raporty ekspertów, aby wpłynąć na decyzję ministrów i jednocześnie przeforsować ostateczne wygaszenie atomu w kraju. Sprawa została przez media okrzyknięta skandalem, który może jeszcze bardziej podważyć i tak mocno odszarpnięte zaufanie do obecnej koalicji. Jak się okazuje, ministerialni urzędnicy i eksperci mieli już na początku marca 2022 roku sporządzić analizy wskazujące na pozytywne skutki odroczenia tej decyzji o 3 miesiące, czyli do marca 2023, co miałoby w ich opinii wpłynąć na zmniejszenie zużycia gazu i obniżenie cen energii. Opinie biegłych najwidoczniej nie spodobały się wiceministrom, działając w porozumieniu, mieli przeformułować i tak zmienić treść dokumentów, by wynikająca z nich konkluzja była zupełnie odwrotna. Czyli trwa już wojna. Putin, przypomnę, jeszcze przed inwazją już manipulował cenami gazu, bo to od jesieni 2021 roku zaczął robić. Narracja rosyjska mówi, że jak wejdą sankcje na rosyjskie surowce energetyczne, gaz, węgiel, ropę, to Europa w ogóle zamarznie tak. I wszyscy umrzemy. To miało dwa lata temu się stać, przypomnę. Mieliśmy wszyscy zamarznąć i zginąć. Nic takiego się oczywiście nie stało, ku zaskoczeniu nikogo. Przepraszam, muszę wejść w słowo, bo to jest tak samo jak ze szczepieniami. My już dawno powinniśmy umrzeć, wszyscy, a nadal żyjemy. No bo, no nie wiem czemu. No w każdym razie okazuje się, że decyzja o wygaszeniu niemieckiego atomu, która sama w sobie była głupia, tak? Tak. Podjęta przez Angelę Merkel tam 10 lat temu, że mogła być odroczona w czasie, żeby te ceny były troszeczkę niższe, a oni sfałszowali dokumenty, żeby tego nie robić. To jest jakby było jednoznacznie w myśl rosyjskiej propagandy. I to robi Partia Zielonych, więc żeby nie było, że tylko jak jesteś konserwatystą z AfD i nie lubisz imigrantów, to coś tam. Nie, możesz być w zielonych, w lewakach i też możesz takie rzeczy robić. To jedna uwaga. My nie mówimy, że to są Ruscy agenci, bo my tego nie wiemy. Natomiast to jest dokładnie ten sam case, co w przypadku konserwatystów. Oni właśnie zachowywali się tak, jakby się zachowywali rosyjscy agenci. Czyli działali, no komu to szkodziło? No raczej nie Rosji, to uzależnienie się od rosyjskiego gazu nie szkodziło raczej Rosji, tylko Niemcom. I w ogóle ta decyzja o wygaszaniu atomu, czyli już tam lat, to jest naprawdę, muszę wyjaśnić, to kretyństwo i tyle. Ja się zastanawiam, skąd się to w ogóle wzięło. Czy to jakieś były powody, no nie wiem, strach, nie wiem, bali się ludzie tego Czernobyla, bo to już widzisz, tak jak był ten serial na HBO Czernobyl, on tam momentami był troszeczkę antynaukowy, ale jednak jeśli chodzi o przyczyny, o przedstawienie przyczyn, z których doszło do tej katastrofy, to pokazano, że tam musiało do tego dojść, bo tam była zła technologia. Wszyscy o tym wiedzieli, ale jak ktoś o tym coś powiedział... No to go uciszano i nikt o tym głośno nie mówił, więc doszło do tego, bo musiało tam dojść. No ale teraz to jest zupełnie inna technologia. Alternatywą jest to, żeby brać właśnie jakiś gaz albo coś od ruskich. No to wydaje mi się, że ten atom jest chyba jednak lepszy. No i dodajmy jeszcze, że decyzja Angeli Merkel to była chyba podyktowana bardziej nie Czarnobylem, tylko Fukushimą. Tak. W Japonii doszło do ogromnego trzęsienia ziemi, w jego efekcie przyszła ogromna fala tsunami, a tam nie pamiętam, że ona była największa od tam w ogóle już tysięcy lat, tak? I ona rzeczywiście zniszczyła elektrownię atomową w Fukushimie, tam doszło do wycieku radioaktywnego i tak dalej. Natomiast no właśnie, była to największa fala od kilku tysięcy lat, prawda? Elektrownia stała nad samym brzegiem morza i tylko dlatego to się stało. W Niemczech nic takiego nikomu nie grozi. Nie wiem, może myśleli, że tsunami tam decyzję. Będzie wysoka fala tsunami i dojdzie aż do tych elektrowni, bo to jest, nie wiem, no już ciężko mi znać jakieś słowa, to jest naprawdę głupota. Ja rozumiem, że można być przeciwko atomowi, natomiast no nie mamy jakiegoś specjalnego wyboru. U nas się pojawiały te argumenty z Czernobylem, natomiast już faktem jest, że jest ich coraz mniej. Że już nawet niektórzy ludzie, na przykład Robert Biedroń chyba stwierdził nawet, że on zmienił zdanie, jeśli chodzi o atom.
Gdzieś mi tam coś takiego mignęło. Wówczas. No ale dobrze, że w ogóle, no chociaż dobrze, tak, że to się dzieje. No mamy wybór, albo atom, albo rosyjski gaz. Moim zdaniem lepszy jest ten atom, ale mówię, jestem oszalałym lewakiem, także mogę się mylić. No. Idziemy dalej? Tak, idziemy dalej. Zapowiadaliśmy, że będzie pachniało nocami, więc dalej. Dzisiaj taki rzeczywiście wyjątkowo nocowy odcinek. Chcesz zapowiedzieć? Oj, ty zapowiedz, ja tam najwyżej coś dopowiem. Dobra, otóż 1 maja odbyły się w Warszawie dwa marsze. Marsz pokoju i marsz suwerenności. Jak wskazują nazwy, nie chodziło tam ani o pokój, ani o suwerenność. Zacznijmy od marszu pokoju. Przewodniczył temu Leszek Sykulski. Przypomnę, on teraz w wyborach do Europarlamentu założył taką koalicję, już właściwie, bo partię założył wcześniej, razem z Krzysztofem Tołwińskim z partii Front i z watachami Głosu Obywatelskiego Andrzeja Ponety, takim antysystemowym, antycovidowym ruchem. To się nazywa Głos Silnej Polski, przepraszam. No i co? Wszedłem sobie na stronę tego marszu. Słuchaj, jakie tam są piękne hasła. Dzisiaj nasze czołgi, jutro nasze dzieci, bo nas chcą wciągnąć w wojnę, wiadomo, w ramach siły anglosasko-atlantyckie. Stop amerykanizacji Polski, wiadomo, to hasło Sykulskiego. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać przed sucharem, jak mówisz o czołgach, bo mówię wcześniej o tankach. Myślałem, że może chodzi o nich właśnie, ale chyba jednak o prawdziwe czołgi chodziło. To też tak ładnie zgrywa czasowo z takim fejkiem, który się pojawił dziś czy wczoraj. Jakoby w Ukrainie odkryto, słuchaj, 100 najemników francuskich z Legii Cudzoziemskiej w Słowiańsku. Rzekomo tych 100 żołnierzy francuskich miało tam być i pomagać Ukraińcom odpierać rosyjskie ataki. Ja już pominę, że jakie rosyjskie ataki w Słowiańsku? Słowiańskie jest jeszcze kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, ale okej, już zostawmy to. Jakie to siły by miały być 100 żołnierzy? Come on. No oczywiście jest to fajer, nic takiego nie miało miejsca, ale jest to pięknie zbieżne z tym, co ta rosyjska propaganda już mówi od dawna. Ja na przykład dopisałem artykuł Ruchu Dobrobytu i Pokoju, a pisałem go gdzieś tam w lutym czy w marcu, to na stronie tego ruchu też znalazłem właśnie taką informację, że informacja takiego fejka właśnie o tych francuskich najemnikach, tam chyba było w Charkowie z kolei, tam Rosjanie co jakiś czas ostrzeliwują obiekty cywilne w Charkowie i że rzekomo uderzyli rakietami w jakiś hotel i tam 60 najemników, w tym, uwaga, homoseksualny syn francuskiego generała. To jest bardzo ważne, bo w rosyjskiej propagandzie... Przepraszam, czy generał też był homoseksualny, czy tylko syn? Bo to wiesz, bo to jest istotne dla całej sprawy. Chyba tylko syn. Dopełnić szczęścia do tych posuwałby, żeby jeszcze był faszystą. Tak mi się wydaje, że to już by było ten, i narkomanem. I to by było już chyba wszystko. I transpłciowy. Tak. No w każdym razie, tak, my tutaj sobie śmieszkujemy, ale pamiętajmy, że rosyjska propaganda od dawna mówi takie rzeczy. Oni od dawna na przykład tą wojnę... Wiesz, że to jest wojna Rosji z Zachodem, tak to przedstawiają. Tak. Tak, oczywiście, ale że to jest wojna też tego, wiesz, takiego tradycjonalizmu, religii, wiary, takiej, cudzysłów, normalności z tym całym LGBT, gender, jakimiś zboczeniami z Zachodu. Czy to jest przypadek, że na CPAC-ach mówią coś podobnego? Nie wiem, pewnie tak, pewnie się nigdy nie dowiemy. Czy to jest przypadek, że coś podobnego mówił Jordan Peterson? Tutaj też się nigdy nie dowiemy. Też się nigdy nie dowiemy, może ma to związek z jego rosyjskim byłym wzięciem, nie wiemy. Czy to przypadek, że podobne rzeczy mówi Ordo Iuris, u nas pewnie się nigdy nie dowiemy, ale wiesz, pamiętaj, jak tak śmieszkujesz, to tylko znaczy, że zrównujesz konserwatystów z rusofilami, tak? Dokładnie. No w każdym razie, w każdym razie przemawiali tam, uwaga, Sykulski, Tołwiński, Poneta, czyli właśnie ci trzej, którzy założyli tą partię, ale też, i żeby znowu nie było, że tutaj tylko prawica, pan Zbigniew Kaźmierczuk z Polskiego Ruchu Lewicowego. Tak, jest takie coś, jak Polski Ruch Lewicowy, w skrócie PRL, nieprzypadkowo chyba, oni sobie robią takie tournée po radzieckich pomnikach. Nie słyszałeś, widzę po twojej minie, tak? Nie słyszałem w ogóle. To polecam i tobie, i wszystkim wygooglować Polski Ruch Lewicowy. Oni sobie jeżdżą po radzieckich pomnikach w Polsce. Chyba wydaje mi się, że z ambasadorem rosyjskim się ostatnio spotkali, wiesz, z Siergiejem Andrzejewem, ale głowy nie dam. No i byli też na tym marszu Sykulskiego, Tołwińskiego i Ponety, nie? Więc no właśnie. Nie wnikają w jakąś tam deklarację ideową, można sobie poczytać tego ruchu. Ja myślę, że to raczej jest po prostu taki, wiesz, parasol, nie? Lewicowych postulatów, który ma po prostu przykryć to, że to jest po prostu partia prorosyjska i tyle. To jest malutkie ugrupowanie, żeby nie było, ale po prostu, tak? Jedni używają do tego Boga i ojczyzny, inni lewactwa, to jest zupełnie normalne. W krajach zachodnich tych lewicowych ruchów prorosyjskich jest naprawdę więcej niż u nas, tak? Ja jedną rzecz tutaj powiem, że będę musiał sobie tam poszperać, aczkolwiek sam fakt, że nigdy mi się to jeszcze nie rzuciło w oczy, sugeruje, że to jest jakaś nisza w niszy. Możliwe. No i oczywiście wydarzenie promowała Myśl Polska, brak zaskoczenia. No i drugi marsz, marsz suwerenności. Jak myślisz, o co może chodzić? Trochę mi to polexitem czuć tam ponad tymi onucami, ale tutaj piękne nie, jest ten, no, w tym marszu suwerenności, któż tam był, kto tam to patronat nad tym to. Mamy z jednej strony Ordo Iuris, mamy Ruch Narodowy, ale mamy też tygodnik Solidarność.
W którym to tygodniku Solidarność ostatnio wicenaczelny, już jakiś czas temu, został nie kto inny jak jedyny ostatni lewicowiec w Polsce, redaktor Rafał Woś. Tak. I widocznie redaktorowi Rafałowi Wosiowi, który jest wicenaczelnym, nie przeszkadzają rysunki naczelnego, czyli Cezarego Krzysztopy, który polecam wejść na Twittera, tylko trzeba umyć oczy potem, wejść na Twittera Cezarego Krzysztopy, on jest bardzo płodnym twórcą, chyba więcej niż jeden rysunek dziennie. On teraz zrobił taki rysunek, wiesz, taką zieloną czaszką ze skrzyżowanymi kośćmi, tak jak piraci mieli, tylko zieloną, i taka piącha z zakadru, wiesz, wali tą czaszkę, tak jakby szczękę jej łamała, jest precz z Zielonym Ładem. Widziałem, że już nawet na billboardach gdzieś się pojawiło i Krzysztopa gdzieś tam napisał na Twitterze, że nawet nie wie, kto to zrobił, po prostu, wiesz, ktoś sobie ściągnął jego grafikę z internetu i wydrukował na billboardzie, rozumiesz, ale jemu to nie przeszkadza, on się o prawa autorskie nie będzie tam sapał i tak dalej. Ale dobra, bo nie wymieniłeś wszystkich. Tak. A to może ty wymień wszystkich, bo ja potem jeszcze to dopowiem coś. Z przyjemnością. Najpierw hasła. Nie chcemy być w takiej Unii, oczywiście, w takiej, wiesz, bo Unia jest spoko. Do tego za moment jeszcze się odniosę. Tak. Na razie nie spoileruj. Nie spoileruję. Trzy postulaty. Nie dla unijnego superpaństwa, nie dla Zielonego Ładu, nie dla paktu imigracyjnego. Organizatorzy. Młodzież Wszechpolska, brak zaskoczenia. Marsz Niepodległości, brak zaskoczenia. Komitet Obrony Suwerenności. Ja o tym pisałem kilka dni temu na Facebooku. Jak tak patrzyłem na ten plakat promujący ten marsz, tak mówię, kurczę, ten Komitet Obrony Suwerenności. Pamiętam, ale tak przez mgłę. Nie? Więc sobie sprawdziłem. Oczywiście założony 3 lata temu. I to jest kolejny piękny przykład. My o tym dość często mówimy, ale to nigdy dość przypominania. Kolejny piękny przykład na zlewanie się i merdżowanie środowisk PiSu i tej skrajnej prawicy. Słuchaj, w tym komitecie jest i Jan Żaryn, czyli ojciec Stanisława Żaryna, żeby nie pomylić. Stanisław Żaryn to jest jego syn, ten młodszy. Jan Żaryn, czyli to taki główny technolog historyczny PiSu, chyba obok Cęckiewicza tylko. Ale ja bym powiedział, że Żaryn jest ważniejszy nawet. I Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris, między innymi. Takie kombo tam jest. No właśnie. Nie wolno tak mówić, bo to jesteś jak Klementyna Suchanów i wszędzie widzisz Rosjan. I tyle dokładnie ci powiem. Tak. Oni to organizują. Partnerami są Ruch Narodowy, czyli może przypomnę, to jest część składowa Konfederacji, okej. Okay. Nie muszę dodawać, że Młodzież Wszechpolska, Marsz Niepodległości też są im bliscy. Ordo Iuris oczywiście, a także, to może być pewne zaskoczenie dla niektórych, Instytut Gospodarki Rolnej. Niektórzy z Was mogą sobie przypominać tę nazwę z lutego tego roku. Otóż Instytut Gospodarki Rolnej, czyli pan Szczepan Wójcik to prowadzi, to jest ten potentat branży futrzarskiej w Polsce, milioner z rodziny w ogóle całej takiej futrzarskiej, który właśnie przez ten instytut de facto był jednym, nie chcę powiedzieć, że jedynym, bo ten ruch był mocno zdecentralizowany, tak, ale gdyby mieć wskazać jednego takiego jakoś scentralizowanego, instytucjonalnego organizatora tych protestów, to byłby właśnie Instytut Gospodarki Rolnej. U nich na stronie można było pobrać deklaracje tych wszystkich protestów, których próżno było szukać w innych miejscach. Oni takiego ładnego PDF-a na 15 stron zrobili, profesjonalnie zrobione, z grafikami i tak dalej, gdzie wreszcie jakieś postulaty były, my o tym mówiliśmy w odcinku o protestach rolników, polecamy go posłuchać, tam o Wójciku było więcej. No i patronat medialny tego wiekopomnego wydarzenia to jest tak. Do rzeczy. Oczywiście. Nowy Ład. Czy wiesz, co to jest? Pamiętasz? Oj, teraz mnie zabiłeś pytaniem. To polecam wszystkim Nowy Ład, to są rozłamowcy z Młodzieży Wszechpolskiej, narodowcy po prostu. Tylko założyli sobie coś takiego. No, nie będziemy ukrywali, że PiS ich nie wspierał finansowo, bo ich wspierał i to dość grubiutko. Oni się próbują pozycjonować, wiesz co, trochę tak jak Mencen z tego czasu próbował się pozycjonować na merytoryczną opozycję. To oni na tych takich merytorycznych narodowców. Czyli, że rzeczywiście, jak tak wejdziesz u nich na Twittera, to tam nie ma tam ciągle Bóg, honor, ojczyzna, tylko takie, wiesz, chłodne analizy i tak dalej, ale już w deklaracji ideowej już tak, że Polska katolicka, nie? Portal kresy.pl, czyli kresowiacy Wołyń, wiadomo. Tak. No i oczywiście moja ulubiona telewizja internetowa w Realu 24RU. No i właśnie tygodnik Solidarność, tak? No właśnie. I ty chciałeś teraz coś dodać, że nie chcemy być w takiej Unii. Tak, bo to jest, do pewnego momentu te wszystkie środowiska, na przykład Ruch Narodowy, na przykład Krzysztof Bosak, oni wprost mówili o tym, że my powinniśmy z Unii Europejskiej wyjść. Natomiast potem zrobiło się trochę problematyczne, no choćby przez to, że choćby z tego powodu, że no ta nasza bytność w Unii Europejskiej nam troszeczkę jednak nam poprawia bezpieczeństwo. Nie bez przyczyny Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej. Oni też tam krytykowali NATO, ale tu skupiamy się na tej Unii Europejskiej, więc
ponieważ im wyciągano te wypowiedzi i to w momentach, w którym bardzo nie zależało im na tym, żeby w tych momentach im to się wyciągał, to musieli troszeczkę zmienić narrację. I teraz narracja jest zmieniona. To już nie jest tak, że oni chcą po prostu wyjść z Unii Europejskiej, ale oni nie chcą być w takiej Unii Europejskiej. W domyśle chodzi o to, żeby tę Unię Europejską, żeby ona się jakoś zreformowała. Żeby ona była taka, jak sobie tego życzą na przykład narodowcy, jak sobie życzy tego Krzysztof Bosak. Żeby ta Unia Europejska była taka, jak sobie tego życzy Ordo Iuris na przykład. Także już to już nie jest taki jawny, a czy to też jest polexit, no bo Unia Europejska się nie będzie przecież zmieniała tylko i wyłącznie dlatego, że Krzysztof Bosak tego będzie chciał, więc tak na końcu tego procesu tak czy inaczej jest polexit, ale przynajmniej nie mówią już wprost o polexicie jako takim. I z jednej strony nie mówią o tym wprost, a z drugiej mogą do tych swoich hardkorowych fanów, którzy tą Unię Europejską traktują jako Związek Radziecki, mówić, że no widzicie, walczymy, próbujemy coś zmienić, jak się nie uda, to będziemy wychodzić. Także z jednej strony nie można im zarzucić, że chcą polexitu i nie można im zarzucić, że go nie chcą. Także i wilk syty, i owca cała. Tak, dodajmy, że tutaj jest ta silna narracja antyzielonoładowa i ta narracja znów po raz 2137 z tej skrajnej prawicy przeszła do PiSu. Już teraz PiSowcy są przeciwko zielonemu ładowi. A przecież no jakby kto to jakby popierał, przegłosowywał, reklamował jako całkowicie zbieżne z naszym programem politycznym dla polskiego rolnictwa. Czyli nie doczytali. Czyli premier jeździł na kolejne szczyty unijne i głosował za tym i popierał i tam Polska jakieś poprawki wprowadzała. Z jakiego kraju był unijny komisarz do spraw rolnictwa? Znaczy nadal jest. No z Polski. To PiS robił, tak? I teraz można oczywiście powiedzieć, że być może ten ład jest zły w tym punkcie, nie wiem, drugim, trzecim, piętnastym, co zabawne mało kto to robi, nie? To jakby nadal, słuchaj, bo to jest w ogóle zabawne, to teraz taki trochę hot take. Protesty rolników były już 3 miesiące temu, nie? No 2,5. My jakieś 2 miesiące temu, trochę po tych protestach, nagraliśmy na ten temat odcinek, mówiliśmy, tak, że strasznie ciężko jest znaleźć gdzieś informację, które punkty zielonego ładu właściwie są złe i dlaczego. Tylko jest tak hurtem, zielony ład to wyrzucenia, nie? Minęły 2 miesiące, ja nadal nie wiem. To jest trochę tak jak z tą obroną uczuć religijnych, co mówiła Asia Gdyra, nie? Że po 5 latach procesów, gdzie ją oskarżono o obrazy uczuć religijnych, ona nadal nie wie, czym jest obraza uczuć religijnych. Ja nadal tak trochę nadal nie wiem, jakby które punkty tego zielonego ładu. No wiem, tam chodziło o to, że rolnicy mieli 4% ziemi zostawiać pod ugór. Ja rozumiem, że to się im może nie podobać, tak? Ale to nie wiem, to usuńmy ten punkt. Jeżeli jest zły, bo jeżeli na przykład zostawienie 4% ziemi pod ugór ma zwiększyć bioróżnorodność, która ostatecznie da ci większe plony, to jest to dobre, tak? Natomiast jeżeli jest złe, spoko, wywalmy ten punkt, no ale reszta jest jakby chyba spoko. Ciężko w ogóle znaleźć konkrety. Oni robią takie... Chochoły, bodajże Piotr Duda to wrzuca u siebie na konto twitterowe, Lonexowe, wzmiankę, już nie pamiętam dokładnie o jakiej kwocie, bo ale że jeśli będzie zielony ład, to Polacy będą mieli mniej pieniędzy, to jakieś tam było 20-30%, to mniejsza o to, no ale już był taki chochoł, oczywiście nie było wyjaśnione, z czego to ma wynikać. Ale przepraszam, bo Piotr Duda to Piotr Duda, a ja ci tutaj zacytuję teraz Michała Wosia, czyli do niedawna wiceministra w PiS-ie. Michał Woś, który mówi... No i zaraz o suwerennej Polsce też będzie, ale mów. Który mówi o ekoterrorystach, szalonej polityce klimatycznej, zubożenie Polaków, że nas wykończą ekonomicznie, że to wielkie niemieckie lobby, które ma sprzedawać i tam, wiesz, zalać Polskę niemiecką technologią. Nie wiem, o jaką chodzi, bo oczywiście on też pewnie nie wie. Jeżeli miał na myśli, nie wiem, panele fotowoltaiczne, to on chyba nie wie, że Chińczycy ich najwięcej akurat produkują, no więc... Ale wiesz, to jest w ogóle ten wątek, że jakieś lobby, że jak się dzieją takie duże rzeczy, jak na przykład wojna w Ukrainie, prawda, albo koronawirus, albo właśnie próba ograniczenia emisji takimi programami jak Zielony Ład, to że zawsze za tym stoi jakieś lobby, wiesz, tutaj, okej. Okay. Powiemy o tym jeszcze w oddzielnym odcinku, ale Jakub Dymek z Dwóch Lewych Rąk właśnie napisał taki tekst w Przeglądzie, że to gdzie sugerował, że to właściwie całe to amerykańskie wsparcie dla Ukrainy to jest tylko jakby za sprawą amerykańskiego przemysłu wojennego. Oczywiście Anne Schur antykowidowy mówiły, że cały ten COVID jest tylko za sprawą Big Pharmy, która zarabia na szczepionkach i na lekach i tak dalej. Tutaj, że jak rozumiem, niemieckie lobby od paneli fotowoltaicznych albo wiatraków na przykład, tak? Bo nie od energetyki jądrowej, hehe. Miałoby to spowodować. I nigdy nikt nie, jakby w tych narracjach nie mówi, że no dobra, masz jakąś grupę interesów, wielką, tak? Wielkie korporacje, które zarabiają miliardy, które na pewno pewne takie wielkie globalne wydarzenia są na rękę. No nie ukrywajmy, Big Pharma zarobiła miliardy na tym, że był COVID. Ale dziesiątki innych branż straciły jeszcze więcej. Teraz na przykład jak słyszałem o tym, że to tylko amerykański przemysł zbrojeniowy powoduje, że w ogóle ta wojna dalej trwa, sprawdziłem sobie, on nawet nie jest w top 10 największych amerykańskich przemysłów.
jakby branż, rozumiesz? Tak? Tam dealerka samochodowa jest chyba na drugim czy trzecim miejscu, tak? Mieszkaniówka, jakieś ubezpieczenia, ze trzy różne zdrowotne, więc tutaj to Big Pharma przynajmniej można coś powiedzieć. No. Jeśli chodzi o samochody w Stanach, no to tam jest religia. Ale o czym tutaj... A, już miałem powiedzieć, warto wspomnieć, ale nie powiem. Ciekawe jest to, że prawica zawsze przedstawia, stara się, takie dwójmyślenie tam jest, przedstawia się tych lewaków jako takich, takie głąby, oni tu w życiu nic nie osiągnęli, nic nie potrafią, a z drugiej znowu strony to jest takie bardzo silne lobby, które na wszystkim zarabia i okej, ja rozumiem, tak, że są firmy produkujące wiatraki, są firmy produkujące panele fotowoltaiczne, są firmy produkujące samochody elektryczne, okej, rozumiem, ale to, czy to jest źle, że ktoś, nie mówię, że ktoś na tym zarabia, no okej, no to powinno przeszkadzać nam lewakom, ale prawica powinna się cieszyć, że ktoś po prostu znalazł sobie niszę i robi jakiś biznes. I zupełnie w tych wszystkich dywagacjach tym wszystkim ludziom umyka to, że oni się zachowują tak, jakbyśmy tą benzynę i to wszystko, te produkty ropopochodne, węgiel mieli za darmo. Tak jakby nie było biznesu samochodowego, naftowego, gazowego i innych. Tak się tłumaczy, że te samochody elektryczne, jak się tam produkuje, wydobywa się kobalt. Zgadza się. Natomiast no, proszę, nie udawajmy, że samochody nieelektryczne są produkowane, one nie rosną na drzewach. Przecież kurczę, one je też się produkuje. I to jest wszystko jakoś przedstawiane tak, że z jednej strony miał jakiś straszny biznes za wszystkim, właśnie COVID, wojna, teraz ten Zielony Ład, a z drugiej strony, nie wiem, to chyba Maryja Święta tam stoi i ona siłą, godnością osobistą właśnie wytwarza te wszystkie samochody, węgiel, benzyna i tyle, bo nie ma żadnego biznesu węglowego. To jest jeden odcinek Johna Olivera był, ja go zalinkuję, muszę go tylko wykopać. On tam opowiadał o jakiejś firmie dużej korporacji, która w Stanach działała i która właśnie, to był odcinek też o slapach, która wszystkich, którzy cokolwiek na jej temat pisała, a było co pisać, bo tam było bardzo dużo problemów, zaraz pozywała i to były jakieś straszne pozwy i ten odcinek był zbudowany dookoła tego, że oni właśnie zrobili to celowo i na końcu jeszcze zrobili taki krótki filmik, jak to pojawia się prawnik, który idzie do Johna Olivera, mówi, że słuchaj, nie możemy tutaj tej firmie, nie możemy tutaj właśnie o tym mówić, bo nas pozwą. I potem ten sam, to nie był prawnik, tylko jakiegoś gość zaczyna śpiewać bardzo obsydyczną piosenkę pod adresem tej firmy. Ta firma to była firma węglowa, pamiętam to. Oglądałem tak, to. Tak, tak, tak. No, oczywiście zostali pozwani, ale ostatecznie już wygrali to wszystko, bo no, mieli dobrych prawników, ale zwykły człowiek może nie mieć. Także mówię, mamy jakieś tutaj biznesy, ale nie. Prawica widzi te biznesy tylko tam właśnie, te zielone biznesy. To tam jest biznes, nigdzie indziej nie ma. Tu na węglu nikt nie zarabia, na ropie też nie. I możemy pociągnąć ten wątek jeszcze, ja mówiłem o suwerennej Polsce. Otóż w 2023 roku w trakcie wyborów był taki ostry recykling różnych tematów. Próbowano wrócić do papieża, próbowano wrócić do tematu migracyjnego, różne rzeczy odkopywano. Natomiast teraz odkupuje się... Pamiętacie początek luty 2023 roku? To początek, tak się kampania się rozpędzała, jedzenie robaków. Te narracje, które wtedy wjechały, zgrało się to idealnie z tym, jak Konfederacja zaczęła rosnąć w sondażach. Te o tych jedzeniu robaków najgłośniej o tym mówili goście suwerennej Polski, a wspominam o tym dlaczego? Dlatego, że Marcin Warchoł właśnie wrzucił filmik, na którym opowiada, że jeżeli Zielony Ład widzi, bo ty mówisz, że nie ma żadnych konkretów, są konkrety. Jeżeli Zielony Ład będzie wprowadzony, to na grillu będziemy jedli robaki, nie będzie kiełbasy. On o tym mówi, no przecież by nas nie okłamał. Mm-hmm. A nieco bardziej na serio to pokazuje, bo tam wszyscy tłumaczą, tam prawica idzie do tych wyborów, opowiada o tym, że tu są silni, zwarci i gotowi. To jest dokładnie tak samo rozbiegane towarzystwo jak w 2023. Tam nie ma żadnego pomysłu na nic. Jest teraz straszenie tym Zielonym Ładem, tylko oni go, tu już jest przegrzewanie, bo spinają coś. Ten temat z robakami nie zażarł już wtedy, więc nie ma sensu go odkopywać. Tak. No, to jest... Aczkolwiek było ryzyko, że zażre. Pamiętam, że się tego realnie bałem, że te głąby zbudują na tym kampanię. Na szczęście to rzeczywiście nie pykło. Tak, dodajmy tylko pro forma, jakby najgorsze, co się może stać, to, że mięso będzie trochę droższe. Okej, rozumiem, że to się komuś może nie podobać. Natomiast mówienie, że jak będziesz chciał zrobić grilla, to ci przyjdą, nie wiem kto, Trzaskowski pewnie, tak? Von der Leyen przyjdzie, Von der Leyen, bo to nie Trzaskowski. Von der Leyen, tak. I ci tą karkóweczkę zabierze i zamiast tego włoży jakieś robaki. Tam nie dodałeś, on na tym filmiku wprost pokazał takie szaszłyki z jakimiś larwami na tym grillu. Skąd on to wziął w ogóle? Nie? I to było plastikowe, czy to naprawdę jakieś larwy gdzieś w sklepie wędkarskim kupił, nie? Intryguje mnie to. Nie? Może użył sztucznej inteligencji do robienia zdjęcia, no. Nie, bo to filmik był, to chyba nie.
No nie, no tak czy inaczej widzisz. Chciałem teraz dodać, słuchacz, że jeżeli Marcin Warko korzystałby ze sztucznej inteligencji, to w tej tandemie była przynajmniej jedna inteligencja, ale mi zabrałeś paliwo i nie mogę. No dobra, przejdźmy do następnego tematu. Ty masz ciekawy temat, tym razem dotyczący partii Razem. Tak, znaczy może nie koniecznie samej partii Razem, ale jest tam posłanka Paulina Matysiak, i której ja nie mam nic przeciwko tej posłance, natomiast troszkę mnie zirytowało ostatnio to, że poszła rozmawiać do braci Karnowskich, do mediów. Wyciągnięto jej to, ona stwierdziła, że ona nie chce się zamykać w bańce, że ona chce docierać do różnych ludzi. Wiecie, ja się z tym zgadzam. Ja nigdy nie mówiłem nic złego na temat polityków opozycyjnych, ówczesnej opozycji, którzy chodzili do TVP Info na przykład, no bo oni mieli wybór, albo iść do TVP Info i spróbować się przebić, co się niektórym udawało. Tam zawsze filmiki jakieś się pojawiały, że ktoś tam właśnie pocisnął jakiemuś tam Rachoniowi czy komuś, ale to nie było jakiegoś specjalnego dużego wyboru. No teraz jest, naprawdę. Ja też rozumiem, żeby nie siedzieć w bańce, ale czy tu jest jakaś wartość dodana? W polityce i w sieci to jest szczujnia. To już nie jest, to już nawet gorsze od do rzeczy, a do rzeczy to już jest dno i dwa metry muł. W polityce jest jeszcze gorsze. Tam były te wszystkie nagonki, które PiS prowadził. One zawsze były tam najbardziej, no, najbardziej pompowane były właśnie w polityce. No fakt, to Gazeta Polska wypuściła naklejkę o strefa wolna od LGBT. Natomiast domyślam się, że tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsi na to wpadli. Tak, właśnie, że jak się nazywa głównodowodzący Gazetą Polską? Sakiewicz wpadł na to pierwszy i tamci pewnie byli bardzo źli. Natomiast to jest, nie powinno się chodzić do takich mediów, bo okej, chodzi się wszędzie, ale czy Paulina Matysiak poszłaby na przykład do w Realu porozmawiać z Marcinem Rolą? Wydaje mi się, że nawet osoba, która twierdzi, że, no, że nie chce siedzieć w bańce, ma pewne jakieś granice i pewnych tych nie przekroczyła i troszeczkę by sobie je cofnąć. No nie chodzi do takich rzeczy, do takich miejsc jak w polityce, bo jest jeszcze jedna ważna kwestia. Jedyny powód, dla którego ktoś tam wpadł na to, żeby z nią porozmawiać, to było to, że ona się wypowiadała o CPK. Nie krytykuję jej. Każdy ma tam na temat CPK swoje zdanie. My będziemy o tym mieli jeszcze odcinek. I ja rozumiem, że ona ma swoje zdanie, że jest krytycznie nastawiona do tego, co robi obecny rząd. Dobra, ale iść do mediów, które biorą ci do tego, chcą z tobą gadać tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś krytycznie nastawiony do rządu. I tych samych mediów, które w innym przypadku będą cię przedstawiały jakiegoś oszalałego lewaka, zabójcę dzieci nienarodzonych, kogoś tam jeszcze, będą szczuły na mniejszości seksualne, po prostu to jest czyste zło. Jednak pasowałoby sobie trochę te podnieść tą poprzeczkę i nie wszędzie chodzić i nie legitymizować tych mediów, bo sieci to wszystko to jest już przekaz tylko i wyłącznie do pisowskiego betonu i nie ma szansy najmniejszej, żeby ktokolwiek, kto tam pójdzie spoza PiSu, w ten sposób uzyskał, że przekonał kogokolwiek z tego betonu do czegokolwiek, bo tych ludzi się nie da przekonać. To jak działa ten beton, idealnie to pokazało to, jak się pojawił wywiad z Kaczyńskim, którym on opowiadał o tym, że on kazał Beacie Szydło w Europarlamencie pokazać pazurki. To też warto powiedzieć, że Kaczyński ma taką tendencję do tego, żeby pokazywać swoim, no de facto podwładnym, gdzie jest ich miejsce. I on to robi publicznie i on ich wszystkich upokarza. Ale co się stało potem? Potem się okazało, Kaczyński stwierdził gdzieś tam w jakiejś rozmowie, on absolutnie tego nie powiedział. I co? I ten wywiad dalej jest w niezmienionej formie u Karnowskich. Nie, naprawdę nie warto. Ja tak z miłością, można powiedzieć, krytykuję, no nie do Karnowskich, litości, nie do nich, no. Bo wiem, że też się zaczęły robić jakieś fikołki w obronie, ale tego się nie da obronić w żaden sposób. Nie, po prostu nie i tyle. Ja jeszcze dodam jedno, jeżeli ona chciała wyjść w bańki, to są lepsze prawicowe media do tego, tak? Bo media braci Karnowskich, może dodajmy, one są jeszcze małe, są po prostu małe. Tak? Tak. One się trzymają tylko i wyłącznie na tym, że miały dużo pieniędzy z tak, właśnie spółek skarbu państwa. I jakby nieszczególnie poza tym, więc jeżeli na przykład ona by chciała pójść do pisowskiego, jak rozumiem, medium, żeby wyjść z bańki, no to nie wiem, jak do TV Republika pójdzie, może do kanału Zero, no to nie jest takie stricte pisowskie, ale jest jak najbardziej prawicowe, znaczy inaczej, no Mazurek jest pisowcem takim krypto, tak, a Stanowskiemu chyba jest bliżej do doktora Mencena. Mają milion subskrybentów na YouTubie chyba ponad, nie? Jak odcinek dobrze zażer, to tam po kilkaset tysięcy wyświetleń ma, to by było niezłe, prawda? Może do TVP, bo przecież TVP też oglądają ludzie, którzy oglądali je przed zmianą władzy, prawda? Przyzwyczajenia chociażby. Tak, więc to jest nowa bańka, gdzie Razemitów raczej nie ma. No można było do różnych mediów próbować. Ja rozumiem, że ona jako Razemitka może nie wszędzie mogła, nie wszędzie ją może chcieli, ale to był naprawdę bardzo zły wybór. I tutaj ja sobie przypomniałem w tym momencie, że przecież kiedyś Samuel Pereira chwalił partię Razem. Kiedyś, to był rok 2015, przed wyborami i chwalił ich. Ja wiedziałem, co będzie dalej. Ja wiedziałem, że on ich chwali tylko i wyłącznie dlatego, że
że oni krytycznie się odnosili do rządów PO-PSL. No to nie było dziwne w sumie, no z lewicowych pozycji można było ich krytykować. No i oczywiście oni chyba skasowali te, bo ja usiłowałem to znaleźć i siedziałem nad tym dość długo, tego nie ma, więc pewnie sam to skasował. Natomiast po tym, szczególnie po tym, jak partia Razem przyłączyła się do protestu przeciwko urawniłówce rozwalającej Trybunał Konstytucyjny, no to on już wtedy zaczął, no mówił o nich to, co przeważnie mówi o nich prawica. No naprawdę, jeszcze raz powtórzę, nie warto, nie warto było, jak to powiedział wielki wieszcz. Jeszcze dodajmy, że jej pojawienie się u braci Karnowskich oczywiście będzie napędzało u platformerskich radykałów na Twitterku narrację, że Razemici to komuchy, które współpracują z PiS-em. Ja tego teraz nie wymyśliłem, tylko Morgenstern zacytowałem. Tak. I tym samym przechodzimy do przedostatniego tematu. Już powoli zbliżamy się ku końcowi tego dłuższego odcinka. Otóż nie tylko Daniel Obajtek cierpiał, jak zarabiał miliony w Orlenie. Cierpiała też Agnieszka Romaszewska, która kierowała telewizją TV Bielsat, podlegającą TVP. Jak być może pamiętacie, została niedawno stamtąd zwolniona. Ona oczywiście to przedstawiła jako nagonkę polityczną. W ogóle zaczęła takie strasznie tkliwe bajki opowiadać, że ona teraz zostanie bez środków do życia. Zarabiała 22 tysiące brutto miesięcznie, plus dostawała premię po kilkadziesiąt tysięcy co roku. Że wie, że tutaj nie wiadomo za co, za poglądy, że ona przecież była taka apolityczna, a Bielsat, bo Bielsat to jest taka telewizja podległa TVP, która ma być kierowana tak na Białoruś, przede wszystkim na Białoruś, tak? Ma jakby budować, wspierać proces demokratyzacji Białorusi. To jest w ogóle bardzo dobra rzecz. No i że to było takie apolityczne. Tylko problem polega na tym, że Agnieszka Romaszewska nie była apolityczna. Ona rzeczywiście kierowała tym Bielsatem zarówno za pierwszych rządów PO-PSL, jak i później przez 8 lat PiSu, tylko problem polega na tym, że ona się strasznie po drodze spisowaciła. I ona mówiła różnymi spinami pisowskimi, brała udział w nagonkach na mniejszości seksualne. No i ją niedawno zwolniono. I teraz. Wydawało się, że temat już jest zamknięty. I nie wiedzieć właściwie czemu. Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej przeprowadziła z nią wywiad, gdzie, no to jest właśnie taki... Wywiad. Znaczy wywiad, no właśnie, w cudzysłów bierzemy to słowo. To jest właśnie taki typowy cudzysłów wywiad, w którym pozwalasz wywiadowanej osobie opowiadać zupełne bzdury, wybielać się, nie dociskasz żadnymi trudnymi pytaniami i pięknie odbijasz zarzuty. I teraz tak, ja tutaj będę cytował, nie sam ten wywiad, długi i tam dużo takich tak, gadanin trochę o niczym, tylko ładne podsumowanie, jakiego dopuścił się Jacek Denel na Facebooku, będzie link do tego. Tutaj trzeba dopowiedzieć, że to jest kronikarz, on się skupiał nad Romaszewską, on bardzo dużo czasu jej poświęcał temu, co ona wcześniej robiła, co ona mówiła. Przykładowo, bo ja tutaj też dodam, bo chciałem o tym wspomnieć, ona swego czasu to, aż się to kiepsko czytało. Pamiętasz tą akcję, jak białoruskie lotnictwo zatrzymało samolot i zawinęli tego jednego opozycjonistę? No i oczywiście był poddany... Ramana Pratasiewicza. Tak, był poddany torturom, potem się przyznał się do wszystkiego, no proszę cię, kto by się nie przyznał. No i ona wtedy się właśnie, brzydko mówiąc, zżygała na niego, że on miał taką piękną kartę, a potem to wszystko zaprzepaścił. I naprawdę, jak czyta się takie rzeczy, kogoś, kto zarabia kupę pieniędzy, siedzi sobie na czterech literach i niczym nie ryzykuje, ciężko się coś takiego czyta po prostu. Także to była naprawdę osoba, która miała, mówimy tutaj o Romaszewskiej, no ohydne zagrywki. Ale Denel właśnie to wszystko wypisywał i tutaj ten cytat, to jest sztos po prostu. Będziecie mogli doczytać, jak bardzo Dominika Wielowiejska dociskała Romaszewską. Bardzo, naprawdę. Na przykład dociskała ją, wspomina o zarzutach rozrzutności Telewizji Polskiej. Romaszewska odpiera. Odrzucam zarzut, że byliśmy rozrzutni. Koniec. Pora na CSA, no. Dokładnie. Jak to Denel ładnie pisał, żadnych danych, żadnych przeliczeń. Sędzia Anna Maria Wesołowska lepiej by tego nie oddaliła. Dalej, Wielowiejska pyta, czy ty nie odczuwałeś dyskomfortu, że pracujesz z ludźmi, którzy organizują regularne nagonki na przeciwników Zjednoczonej Prawicy, na LGBT+, na inne narodowości? Oczywiście Romaszewska odczuwała ogromny dyskomfort, cierpiała tam straszliwie. Regularnie na nią, cudzysłów, polowano, także prawie przywiodło ją to do szaleństwa. Natomiast nie pojawia się proste pytanie, czemu redaktorka Agnieszka osobiście brała udział w nagonce na osoby LGBT i nasze prawa, bo brała i mamy na to cytaty. I wiesz, i ona na przykład tak mówi, jak to on to ładnie nazwał, historia kombatancka z korytarzy Przeworonicza. Przepraszam. Że ta telewizja to jej się w ogóle strasznie nie podobała. Nawet, ale nie musiała tego mówić, bo uważaj, wszyscy i tak wiedzieli. Czyli wiesz, jakbym ja się na przykład zatrudnił w jakichś strukturach państwowych zapisu, to też wszyscy by wiedzieli, że ja nie lubię PiSu i że krytykuję, ale nie musiałbym już nawet mówić, tylko bym brał pensję. 22 tysiące miesięcznie plus premię. I jest za to cierpieć, to już. Nie mogła też publicznie mówić, bo przecież nie można krytykować szefa. Sęk w tym, że jak się zmieniła władza, to już mogę krytykować szefa. Tak. Dalej, dłuższy cytat. Gdziekolwiek Wielowiejska nawet próbuje ostrożnie dociskać, Romaszewska ucieka. Zaszczucie Mikołaja Filiksa? Nie zna szczegółów sprawy. Sposób traktowania... Przepraszam, z tym Mikołajem Filiksem, to już naprawdę, to jest osoba, która chce uchodzić za dziennikarkę i ona
publicznie twierdzi, że nie słyszała o jednej z najgłośniejszych spraw. Tak. Wszyscy znają szczegóły tej sprawy. Niestety każdy była głośna, 5 minut. Dlatego, że się skończyła tak, jak się skończyła, także to jest naprawdę takie, no... Robienie czegoś tam z logiki, już nie będę mówił czego, no. Dokładnie. Sposób traktowania polityków opozycji wtedy i wówczas nie oglądała, to się nie wypowie. Ale najlepszy skok przez rekina jest tam, gdzie Romaszewska mówi wprost o tej telewizji Kurskiego, który ma mnóstwo dobrego do powiedzenia, że ona jej nie była w stanie oglądać. Nie oglądała, ale najwyraźniej zna szczegóły sprawy na tyle, żeby się chwalić. I teraz druga część cytatu. To samo zresztą z politykami. Zapytana, jak ocenia PiS i Kaczyńskiego, odpowiada, że nie jest komentatorką polityczną. Okej. Okay. Ale jeżeli chodzi o jakiegoś tam Tuska, to chętnie go komentowała. To są cytaty z tego wywiadu. Tusk i jego ludzie najpierw knuli sprytnie, jakby tego kartofla kurdupla prezydenta wykiszkować w polityce międzynarodowej, a potem, gdy zdarzyło się najgorsze, tak kompletnie skurzył, że nie tylko działać, ale nawet myśleć racjonalnie nie potrafił, ratował tylko swój wizerunek, czyli mówiąc brutalnie swoją dy, to jedyne, o czym myślał. To jest jej cytat. Czyli wiesz, nie wolno... Nie jest komentatorką polityczną, chyba że mówimy o Tusku, to wtedy jest, nie? No i jakby rozumiesz. I teraz może ty masz jakieś dobre wyjaśnienie. Bo tak, ja mam ambiwalentny stosunek do Gazety Wyborczej i do pani Dominiki Wielowiejskiej, natomiast no, generalnie uważam ją za profesjonalną dziennikarkę, która czasem forsuje jakieś tam swoje poglądy jako obiektywne, one nie są do końca obiektywne. Natomiast to jest wywiad trochę na levelu naprawdę tak jakby zapisu, ktoś w TVP zrobił wywiad z jakimś politykiem PiS. Jak to wyjaśnisz? Bo nie, bo ja rozumiem, że one się może znają. One się może znają od lat. Nie wiem, nie wnikam, tak? Rozumiem, ale no nadal, no po prostu pozwala jej mówić dowolne bzdury, w ogóle nie zadaje trudnych pytań. No, to tak nie można wywiadów przeprowadzać. Znaczy, nie, tu się z tobą nie zgodzę. Te pytania tam padały, tylko że satysfakcjonowały ją odpowiedzi, które no nie są satysfakcjonujące. To trochę mi przypomniało wywiad. Dawno temu ktoś wykopał wywiad jakiegoś influencera z Mencenem, gdzie ten influencer zapytał Mencena, że no, mówi się, że Konfederacja to partia antysemicka. Na co Mencen? Wcale nie. Na co pytający? Aha, sorry, no to musiałem sobie coś tam źle stawiać. Po prostu to jest dokładnie ten sam poziom, tylko tam był jakiś gość, który nie robił wywiadów i on to wszystko robił po to, żeby sobie dalej influencerzyć, na tym zarabiać. Natomiast Dominika Wielowiejska jest dziennikarką. Jak już zapraszasz kogoś, szczególnie takiego, i zadajesz mu to jedno trudne pytanie, no to chociaż to pociągnie, bo tu mieliśmy całe mnóstwo różnych pytań. Jak odpowiesz na te zarzuty? O, ja się z nimi nie zgadzam. O, dobra, sorry. No, przepraszam, czy ten wywiad tam działał, czy może on był jakoś poskracany, może tam były jakieś ciągi dalsze, tego ktoś się nie zgodził na ich publikacji, bo to nie, się... Nie, ja go przeczytałem i jakby... Denel go dobrze tutaj podsumował. Nie da się w żaden sposób tego obronić. No, moja teza jest taka, że ktoś, nie wiem, nie chciał za bardzo być nieuprzejmy i docisnąć kogoś, natomiast... No, to wystarczyło nie przeprowadzać wywiadu. No, najprostsze rozwiązanie w tym momencie. Jeśli nie chcesz kogoś dociskać, to nie rób wywiadu, bo się po prostu ośmieszasz, no. Nie, no, słuchaj, no, Wielowiejska jest profesjonalną dziennikarką od, nie wiem, 20 czy 30 lat. Przecież dobrze wie, jaki jest wydźwięk tego wywiadu. No, jakby nie róbmy z niej idiotki, tak? Owszem. Pytanie pozostaje, czy to chodzi o kwestie towarzyskie, czy nie wiem, jakiś taki symetryzm jakiś dziwaczny, żeby pokazać, pozwolić tej drugiej osobie wyrazić swoją opinię, jakby nie konfrontując jej z faktami w żaden sposób. No ale to nie jest wywiad, równie dobrze można by powiedzieć, żeby Romaszewska nagrała jakieś oświadczenie i je opublikować. No wyszłoby na to samo, no byłoby trochę mniej śmiesznie, no, ale bo wszyscy wiedzieli... w Gazecie Wyborczej. No, nie, no można by wrzucić, że tutaj jest oświadczenie, my to wrzucamy stenogram, nie wiemy, co jest tam napisane i tyle, no. No, nie dojdziemy. Nie dojdziemy, natomiast jest to dramatyczne i mam nadzieję, że to jest jakiś wypadek przy pracy, bo to jest już... Ten rodzaj dziennikarstwa wyprodukował takie osoby właśnie jak Patryk Jaki, jak takie osoby, którym pozwalano, zadawano im pytania i pozwalano im snuć te swoje jakieś dywagacje i nikt tego nie prostował. A potem tacy dwaj ludzie jak my muszą zakładać podcast i muszą o tym mówić, a wy musicie tego słuchać, to nie jest nic dobrego. Zamiast to przeczytać w normalnym medium. Właśnie. No dobra. Teraz no został nam ostatni temat. Taki trochę on przeszedł tak bez echa, mimo tego, że to była dość istotna kwestia, bo można powiedzieć, że w PiSie się skończył pewien etap. Tak można to nazwać, no nie wiem, erą bym tego nie nazwał, ale coś się tam skończyło. Chodzi o Tomasza Porębę, który ostatnio wrzucił w media społecznościowe oświadczenie, z którego wynikało, że on nie będzie się ubiegał o reelekcję do Europarlamentu, no, którą by uzyskał. Jest tam trzecią kadencję już tam był, o ile mnie pamięć nie myli. I też był, no, zawsze był lokomotywą wyborczą, bo on na Podkarpaciu startował, że po pierwsze nie będzie startował, a po drugie rezygnuje z czynnej polityki. I tam jeszcze dodał coś, co media pisowskie troszkę... Tutaj myślę, że to przez przypadek było przeinaczone, bo
w mediach tych do rzeczy, właśnie w polityce było to, że no, on napisał oświadczenie, że rok temu podjął decyzję, a on to przedstawił tak, że blisko rok temu podjął decyzję o tym. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że pan Tomasz Poręba, o którym zaraz powiem, kto to jest, bo tam może się wydawać, że to jest taki nikt, był szefem sztabu wyborczego PiSu. On był szefem sztabu wyborczego PiSu przez jakiś czas, po czym z tego zrezygnował. Akurat, można powiedzieć, blisko rok temu, bo w czerwcu. To było tak, że on przed tym jak oświadczył, że on rezygnuje z tego, tam było spięcie między nim a Bielanem i Mastalerkiem. Zresztą oni się to potem regularnie tłukli w mediach społecznościowych. Natomiast na pewno nie doszło do tej rezygnacji ze względu na jedno spięcie. No nie oszukujmy się. Kim był Tomasz Poręba? No można powiedzieć, że był sobie jakiś europoseł i on sobie rezygnuje i w ogóle co nas to obchodzi? No nie. W takiej partii jak PiS polityka kadrowa podlega, no ona... No jest bardzo specyficzne, że każda partia jest paranoiczna pod tym względem, natomiast PiS jest tutaj uber paranoiczny. Jeżeli Kaczyński podjął decyzję o tym, że Poręba ma być szefem sztabu, to znaczy, że miał do niego olbrzymie zaufanie. Po tym, jak on zrezygnował z tego pracy w tym sztabie, pojawiły się wrzutki, czy takie narracje, że to dlatego, że jemu i kilkorgu innym posłów właśnie ze Zjednoczonej Prawicy w Europarlamencie mają być uchylone immunitety. No ale Tomasz Poręba to nie był poseł pierwszej kadencji w tym europarlamencie. On już tam siedział jakiś czas i wiedział, że nawet jeżeli mu ten immunitet uchylą, to mu uchylą ten immunitet, za ileś tam. Ja nie wiem, kiedy te immunitety uchylono, w listopadzie, czy jakoś tak niedawno. No w każdym bądź razie tu troszkę to potrwało od momentu, w którym poinformowano opinię publiczną, że procedura została rozpoczęta. Do momentu, w którym faktycznie doszło do głosowania, minęło bardzo dużo czasu i wątpię w to, żeby Poręba faktycznie to miał jakiś wpływ na jego decyzję, no bo proszę cię, no poza tym jest jeszcze inna kwestia. Okej, niech będzie, uchylą mu ten immunitet, będzie jakaś rozprawa, no ona troszkę potrwa. Ale już na samym końcu tych dywagacji właśnie tego, dlaczego to nie był ten powód, no, case Kamińskiego i Wąsika. Czy komukolwiek w PiSie przeszkadzało to, że tam są ludzie, którzy byli skazani? Skazani nawet, bo tu nie. Mówiliśmy, no właśnie, tu mówiliśmy o człowieku, któremu po prostu ma uchylić immunitet. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, czy mu uchylą, natomiast no, potem mu uchylono, dużo, dużo później. To nie miało żadnego związku. Moja robocza teoria była taka, że on tym szefem sztabu przestał być dlatego, że on miał jakieś swoje pomysły na to, co ma się dziać. Przykładowo założenie partyjnego konta na TikToku, wrzucanie jakiegoś tam kontentu, tamten Fogiel zrobił jeden taki zasięgowy filmik, w którym się zapytał młodych, dlaczego nie lubią PiSu. Potem się chwalił, że to dlatego właśnie... Ale był zasięgowy. Tak, że to właśnie cele zasięgowe i potem też tak dosyć sprytnie, no jak to Fogiel oczywiście, powyciągali parę tych rzeczy, które tam zostały napisane w komentarzach, powyciągali i się do nich odnosili nieumiejętnie, ale to robiono. Natomiast w pewnym momencie na koncie TikToku, ja zaglądałem wtedy w miarę regularnie, pojawiło się 11 z rzędu filmików z Kaczyńskim. To było jakieś jego wystąpienie, nie pamiętam już, czy to była jakaś konwencja wyborcza, bo właśnie strasznie dużo się tego działo. No, generalnie Kaczyński się produkował, pocięto to, wrzucili tego 11, wrzuciłem jeszcze 11 filmików, no nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem. Ja sobie z tego wysnułem taki wniosek, zastosowałem chłopski rozum, że Poręba miał swoje pomysły, a czynniki decyzyjne mu cały czas tam właśnie bruździły i no, nie oszukujmy się, Poręba nie zdecydowałby się na to, żeby zaśmiecić tego TikToka Kaczyńskim. No, to jest, wiesz, a tam potem były czarnki, potem był właśnie, czyli ten maksymalny hardcore był, czyli coś, co tych ludzi młodych, bo tam jeszcze wtedy równolegle Kamila Baranowska, Niezrównana, której artykuł jestem w stanie rozpoznać już po tytule. Ja już wiem, że to ona napisała. Ona miała informację ze sztabu, że PiS ma taką właśnie taki plan, żeby zniechęcić młodych do uczestnictwa w wyborach. No i okej, czyli pokazując im Czarnka, pokazując Kaczyńskiego, pokazując to, czego oni po prostu szczerze nienawidzą, kogoś chcieli zniechęcić do tego, no wydaje mi się, że nie. Sprawa potem poszła, jeśli chodzi o Porębę, trochę przycichło, no bo on tam sobie był tym europosem. Potem się pojawiły kolejne narracje, bo w międzyczasie gdzieś tak we wrześniu zaczęły się pojawiać na Okopresie, mówię to wrzesień, październik, to będzie tam zalinkowane artykuły wliczające to, że tutaj, znaczy o Tomaszu Porębie i o tym, jakie robił biznesy na nieruchomościach. No i w telegraficznym skrócie z tych artykułów wynikało, że on wydawał na te nieruchomości znacznie więcej pieniędzy niż miał. Poręba ich tam pozwał oczywiście, natomiast no tutaj jest, no to jest czysta matematyka. Jeżeli oni tak to wyliczyli, no Okopres to nie jest medium, które rzuca się na jakąś byle bzdurę i pisze niesprawdzone informacje. Tak więc tutaj racja jest po ich stronie. Ja nie wiem, czy w ogóle są jakieś zawiadomienia do prokuratury, czy ta sprawa w ogóle ma jakiś ciąg dalszy z tymi nieruchomościami, no ale znowuż, nawet gdyby się okazało, że tam coś było nie tak, to Kamiński i Wąsik. Poza tym, no nawet gdyby tak było, to okej, dobrze, zacznie się dziać jakaś sprawa. On uzyskałby reelekcję, no bo uzyskałby ją, nie oszukujmy się.
I ile by minęło czasu, zanim by mu uchylono immunitet i mógłby sobie jeszcze dalej tam zarabiać w tym Europarlamencie, dalej sobie zarabiać, zanim by to wszystko się stało, zanim by się wyrok, ewentualny wyrok jakiś skazujący uprawomocnił i okazałoby się, że mandat mu trzeba wygasić, minęłoby bardzo dużo czasu. Moja ta teoria jest taka, że Poręba właśnie w czerwcu, czyli blisko rok temu, uznał, że PiS może już nie za bardzo rokować, że to idzie już teraz na ścianę i on nie chce brać tym udziału. Aczkolwiek mówię, mogę się mylić. No to jest moja opinia, nikt się nie musi z nią zgadzać, ale brzmi to o wiele bardziej wiarygodnie niż te wszystkie właśnie wrzutki, że tutaj przez to, że mieli mu uchylić immunitet, to on już zrezygnował ze wszystkiego. A tym jeszcze jedno, warto pamiętać o tym, że on to na pewno się nie spotkało z ciepłym przyjęciem. To po pierwsze zrezygnacja z szefowania sztabem, po drugie wycofanie się właśnie do Europarlamentu, bo tu ktoś może dywagować, że może oni nie chcieli mu dać miejsca. Wątpię w to, szczerze wątpię. Dla PiSu to jest teraz, no może nie być albo nie być, ale oni, jeżeli by te wybory przegrali, nie utrzymali stanu posiadania choćby, to będzie dla nich problem wizerunkowy, więc oni by tam już przełknęli te żaby. No dalej trzymają przecież wszystkich ziobrystów, suwerenną Polskę całą trzymają, która, jak już wiemy kiedyś z artykułu wprost, nie wystawiła sama swoich tych list, że to jest, oni zbierają szeregi, więc raczej chcieli, żeby wystartował, on nie chciał. Z jakich przyczyn? No może się kiedyś dowiemy, możemy się domyślać i na te domysły właśnie sobie pozwoliłem. To były cebule na torcie podcastu dezinformacyjnego. Zapraszamy na kolejne cebule za tydzień i na kolejne odcinki. W międzyczasie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy także na naszego Patronite'a, gdzie można nas wspierać, dołączyć do grupy patronackiej albo zostać wymienionym w kolejnych cebulkach, albo jak już ktoś nas naprawdę wesprze tak grubo, to w każdym odcinku. Jeszcze się nie zdarzyło, ale może w końcu się uda. I tutaj jeszcze można zasygnalizować, że w przyszłym tygodniu te cebule będą normalnie, za dwa tygodnie mogą mieć lekkie opóźnienie, ponieważ będę tam wizytował za granicę i no nie będę, raczej w autokarze nie będę nagrywał odcinka. Może się uda wrócić tak, że się jak już będę przytomny po tym powrocie autokarem, może się uda nagrać, jak nie, to będą po prostu w środę. I jeszcze jedno zasygnalizowanie. Wreszcie zasiądziemy do odcinka o Tomaszu Terlikowskim, który to odcinek może być jednym z najdłuższych, bo kontentu jest do skomentowania bardzo, ale to bardzo dużo. Mamy kilka stron samych linków. No tak, będzie się działo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.